Dobry wieczór, Kasia. Słyszymy się? Tak, słyszymy. Ja cię słyszę. Fantastycznie. Dobry Wysłałam wieczór. już zaproszenie do pani Ewy, także podłączę się z panem sędzią Tuleją. Poczekamy jeszcze chwilkę, aż dołączą do nas wszyscy słuchacze. Dobrze, czekamy. Dobry wieczór, Pani Ewo. Czy słyszymy się? Pani Ewo, bardzo proszę o naciśnięcie mikrofonu, żeby potwierdzić, że się dobrze słyszymy. Okej, okay. Właśnie całą przemowę zrobiłam przy wyłączonym mikrofonie. Mam pytanie, teraz mnie słychać? Fantastycznie panią słyszeć. Dobrze, to teraz wie pani co, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, mam tutaj sędziego Tuleję blisko siebie, ale mamy jedną parę słuchawek do jednego telefonu i nie jestem pewna, czy jak się podzielimy słuchawkami, czy będziemy jednocześnie oboje przez państwa słyszalni, jak będziemy mówić. Więc gdybyśmy zrobiły taką próbę. Więc dzieli. Oczywiście. Okej. Okay. A ja nie wiem, sprawdź, do kogo ci pasuje. Halo, halo. No, bardzo dobrze słychać, także nie będzie problemu ze słyszeniem. Dzień dobry, Igor Tuleja. A Ewa niech coś powie. Ja słyszę idealnie, tylko nie wiem, czy mnie słychać. Słychać państwa no oboje to świetnie. Idealnie. No to już to pokonaliśmy, że tak powiem, wstępne problemy techniczne. Jesteśmy. Chyba, że. Bo siedzimy tak blisko z panią prokurator, że Ewa jak mówi, to może mówi na mojej słuchawki. Ale nie, 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 nie słyszymy. Słyszymy was państwo idealnie, także nie ma problemu. Okay. Dobrze, w takim razie możemy rozpocząć. Minęła godzina oczywiście 19:30, na imię mam Agnieszka. Dzisiaj będę współprowadziła razem z Kasią program. Naszymi gośćmi oczywiście jest pani Ewa Wrzosek, prokurator, i pan sędzia Igor Tuleja. Nie wiem, czy państwa przedstawiać w jakikolwiek sposób z Wikipedii. Po prostu mogę powiedzieć jednym zdaniem. Pani Ewa Rzosek reprezentuje prokuratorów niezależnych, natomiast pan sędzia Igor Tuleja to jest jeden też jeszcze z zostałych niezależnych sędziów, którzy i oboje jesteście wojownikami tak naprawdę o praworządność. Krytykujecie wszelkie łamanie przepisów każdego prawa i za to jestem jako obywatel wam wdzięczna, ponieważ nie poddaliście się dyktaturze tak naprawdę obecnie rządzącej. Na dzień dzisiejszy dla mnie jesteście przedstawicielami
obu instytucji, które tak naprawdę walczą nie tylko w imieniu swoim, ale przede wszystkim wszystkich obywateli. Także serdecznie Państwa witam i jest to naprawdę olbrzymia przyjemność, będzie olbrzymią przyjemnością rozmawianie z Państwem. W tej chwili oddam głos Kasi, która rozpocznie pytania do Państwa. Następnie ja będę miała kilka pytań i naszym standardowym zwyczajem jest oddanie też głosu przede wszystkim słuchaczom, ponieważ oni bardzo często mają pytania, a zapewne dzisiaj będzie ich bardzo dużo. Także Kasiu, bardzo proszę, oddaję Tobie głos. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani Ewo, dobry wieczór Panie Igorze. Ja zacznę od pytania ogólnego do Was obojga, a później będę miała po pytaniu dla każdego z Was, jeżeli będę mogła je zadać. Co Państwo sądzicie o porozumieniu dla praworządności? Co dalej z nim i jakie mają Państwo zdanie w tym temacie, w temacie postulatów tam zawartych? Trudne pytanie i nie wiem, czy to jest pytanie do prawników, ale spróbujemy na nie odpowiedzieć. Wydaje się, że to porozumienie dla praworządności i praworządność to jest taki temat, który powinien łączyć wszystkie ugrupowania, stowarzyszenia i partie prodemokratyczne. I wydaje się, że to jest taka płaszczyzna, która po prostu wszystkich łączy. I to jest jakby taka podstawa, baza, na której można budować rozmaite koalicje, tworzyć wspólnoty i w ogóle planować przyszłość. Bo tak naprawdę, jeśli nie ma tej praworządności, to nie ma niczego, nie ma przyszłości. Wierzę w to, że dla wszystkich demokratów praworządność nadal jest czymś ważnym i może dzisiaj więcej się mówi o polityce, o wyborach, o gospodarce, ale tak naprawdę ta praworządność jest taką podstawą, o której zawsze powinniśmy pamiętać i nie powinniśmy dopuścić, żeby ta praworządność była taką cichą ofiarą jakichś rozgrywek politycznych, wojen i tak dalej. A ja może tylko dodam od siebie, że to porozumienie na rzecz praworządności, no, jest to porozumienie różnego rodzaju organizacji, ale w tym również organizacji prawniczych, więc jest to taka, bym powiedziała, quasi mapa drogowa, tu nie ma co wyważać pewnych otwartych drzwi, jak słyszymy gdzieś w przestrzeni pytania, ale jak tą praworządność przywrócić. No nie, na pewno nie będzie to zadanie łatwe, nie, na pewno nie stanie się to w ciągu miesiąca czy dwóch, ale istotne jest, aby właśnie podążać tym tropem, tym już tą drogą niejako, którą już organizacje typu Justicja, typu Lex Super Omnia wypracowały. Więc tu oczywiście, tak jak Igor powiedział, nakładają się na to różnego rodzaju... Halo? Tak, słuchaj. Tak, bo nagle tak się zrobiło cichutko i myślałam, słuchamy nie z uwagą. Okej. Okay. Więc znaczy program jest. Oczywiście jak zwykle wszystko rozbijać się będzie o możliwości i wolę polityczną jego zrealizowania. I tu są pewne kwestie jakby niezależne od nas, czyli prawników, ale zależne od nas, czyli wyborców. Więc ja oczywiście głęboko wierzę, że w październiku tego roku nastąpi tego rodzaju zmiana, która pozwoli na przywrócenie praworządności, na odwrócenie tego wszystkiego, co się na przestrzeni ostatnich lat złego zadziało w tym przedmiocie. Ja może jeszcze dodam, że to nie jest oczywiście tak, że prokuratorzy z Lex Super Omnia, czy sędziowie z Justicji, czy z Temis wyłącznie kontestują, tylko my też prowadzimy bardzo konstruktywne, może mniej widoczne i spektakularne niż protesty działania, ale proszę pamiętać o tym, że też przygotowujemy projekty ustaw reformujące naprawdę i wymiar sprawiedliwości i prokuraturę. Przecież ostatnio była olbrzymia konferencja na temat przyszłej prokuratury. Myślę, że Ewa coś na ten temat powie. Natomiast
w środowisku sędziowskim i praktycy, i wybitni akademicy pracują nad projektami kluczowych ustaw dotyczących sądownictwa, KRS-u, które lada moment będą gotowe. Natomiast tak jak powiedziała Ewa, czy politycy będą chcieli z tego skorzystać, no to już jest wola polityków. Natomiast jeśli rzeczywiście chcą prawdziwej reformy wymiaru sprawiedliwości, sprawnych sądów, uczciwych sądów, no to najlepsze, co by zrobili, to wykorzystanie tych propozycji, które lada moment zostaną im podane na tacy. Dziękuję. Muszę przyznać, że właśnie wy działacie czynnie od 2015 roku, a politycy chyba dopiero całkiem niedawno zaczęli myśleć, że jest szansa na wygrane wybory i bardzo się cieszę, że zwrócili się właśnie do was, żeby jakoś wspólnie wypracować jakiś plan działania na po wygranych wyborach. Też zaznaczę, że niestety to nie jest tak, że przychodzi poseł X z partii Y i się z nami konsultuje, bo nie oszukujmy się, no, politycy generalnie żyją w swoim świecie. Nie wiem, czy to jest świat wartości, natomiast i rzadko kiedy słuchają praktyków. Nie dotyczy to oczywiście wyłącznie prawa i sądownictwa, ale też pewnie rzadko konsultują swoje pomysły z nauczycielami, lekarzami, innymi rolnikami, innymi środowiskami. Natomiast tak jak mówię, nasze środowiska same z siebie wskazują, co trzeba zmienić, jakie to muszą być zmiany, żeby to sądownictwo zaczęło w końcu sprawnie działać. Czy politycy z tego skorzystają? Oby. Wszystko w naszych rękach, w rękach wyborców. Głosujmy na ugrupowania prodemokratyczne i wierzmy, że rzeczywiście oni skorzystają z tych pomysłów. My jeszcze jako wyborcy możemy gdzieś tam po części naciskać na swoich polityków, żeby jednak kierowali swoje kroki do was i wspólnie działali z wami. To też gdzieś tam jest w naszej kwestii, żeby działać na rzecz tego porozumienia i tego, co później będzie wypracowywane. Mam nadzieję, że tak po prostu będzie, że po wygranych wyborach wszystko zacznie się układać i to będzie jakaś współpracować. Do pana Igora mam pytanie, co po powrocie, bo jednak 740 prawie dni pana nie było w pracy. I jaki sąd pan opuszczał, a jaki sąd pan zastał po tej przymusowej, powiem tak, przymusowej, bezprawnej balicji? Myślę, że w sądach przez te 2 lata przeszło, kiedy tam nie bywałem, no to oczywiście jest coraz więcej spraw, coraz więcej zaległości, ale to już po prostu wychodzi w badaniach, że te postępowania sądowe z roku na rok trwają coraz dłużej. Mam wrażenie, że jest większy chaos, większa bieda. Bieda w tym znaczeniu, że proszę pamiętać, że sądy to nie tylko sędziowie. Sądy się opierają na armii urzędników, asystentów, którzy są bardzo profesjonalnymi pracownikami, natomiast są bardzo źle wynagradzani. I stąd w tej grupie zawodowej są olbrzymie rotacje, więc sporo pracowników przez te 2 lata odeszło i pewnie są szczęśliwi pracując czy to w sklepach spożywczych, czy w jakichś innych miejscach, gdzie po prostu dostają godniejsze pieniądze niż w sądzie. Też oczywiście jest więcej neosędziów, no ale to już wina tak zwanej Krajowej Rady Sądownictwa i wina pana prezydenta, który firmuje te osoby. Natomiast oczywiście trzeba robić swoje. I tyle.
A czy widząc zaangażowanie obywateli w obronę pana i walkę o to, żeby przywrócono pana do pracy, wierzy pan, że jesteśmy zdolni walczyć o swoje prawa i praworządność jako cały w miarę spójnie stojący naród? Chodzi mi bardziej o to, co będzie, jeżeli PiS nie uzna przegranych wyborów. Trudne pytanie. No jeśli się kwestionuje wynik wyborczy, kwestionuje bez powodu i bezprawnie, to ja myślę, że to jest tak poważny temat jak praworządność w 2017 roku, czy prawa obywatelskie, prawa kobiet po wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej. Wierzę w to, że są takie tematy, które ciągle są w stanie poruszyć ludzi. I wierzę, że zakwestionowanie wyników wyborczych, czy oszukanie podczas takich wyborów poruszy społeczeństwo. Dziękuję bardzo. Teraz moje pytanie do pani Ewy. Ostatnio wyczytałam, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w sprawie pani immunitetu zatwierdziła niejawność posiedzeń, tak jak i część niejawności wniosku prokuratury. Z tego, co czytałam, część materiału pochodzi z nielegalnego użycia Pegasusa. No, dla mnie to jest trochę abstrakcja, bo jak ma pani się bronić na tej sprawie? I może pani nam coś bliżej wyjaśnić, jak to ma wyglądać, jak to pani odbiera? Chciałabym móc to wyjaśnić, natomiast jestem dokładnie w takiej samej sytuacji jak pani, to znaczy ja tego po prostu nie rozumiem. Abstrahując od faktu, że znaczna część materiałów stanowiących podstawę do skierowania wniosku o pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej, o zezwolenie na pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej, są to materiały niejawne. I de facto sąd ma możliwość, prawną możliwość zachowania tych wszystkich materiałów w tajemnicy, ale z drugiej strony stanowi to olbrzymią ingerencję w prawie do obrony, bo jest dokładnie tak, jak pani powiedziała, czyli jestem oskarżona na podstawie materiałów, które tylko w niewielkiej części zostały mi udostępnione, w takiej części, na jaką wyraziła zgodę prokuratura, ale to powiedzmy jest jakby mniej dotkliwe w tej sytuacji, bo bardziej dotkliwym jakby elementem jest to, że oprócz jawnego wniosku o uchylenie immunitetu jest do niego dołączona część niejawna, w której być może znajdują się inne zarzuty, być może podane są inne dowody i ta część wniosku została przede mną utajniona i to jest właśnie taka klasyczna sytuacja, że występuje pod oskarżeniem nie do końca wiem jakim, to znaczy nie, być może są jeszcze jakieś inne zarzuty, o których wie wyłącznie prokuratura i sąd, który dysponuje tymi materiałami, natomiast sąd te materiały utajnił, nie uwzględnił wniosku ani mojego, ani moich obrońców o udostępnienie ich nam i tu jakby nawet nie chodzi o to, żeby te materiały były powszechnie dostępne, czy rozprawa była jawna w tym przedmiocie, ale żeby chociaż zostały one udostępnione na stronie oskarżanej. I ta sytuacja niestety również nie ma miejsca. Więc z jednej strony mam do czynienia jakby z sytuacją, w której jestem oskarżana na podstawie dowodów, których nie znam i nie do końca wiem o co do końca, poza tą częścią jawną, ale drugą równie istotną częścią tego postępowania jest to, że postępowanie jest prowadzone przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Izbę, co do której z uwagi na sposób jej powołania, nie wiem czy Państwo jeszcze pamiętają tą procedurę, kiedy pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego miała takie plastikową, bodajże okrągły pojemnik, w którym były kule, w kulach były nazwiska sędziów i ona mieszając w tej kuli wyciągała piłeczki z nazwiskami konkretnych sędziów, spośród których następnie pan prezydent, nie wiadomo jaką zasadą się kierując, wybrał jeszcze
określoną liczbę sędziów właśnie tworzących skład tej izby. Więc z uwagi na taki sposób powołania, tutaj nie trzeba być jakby prawnikiem, żeby wiedzieć, że sąd wylosowany w ten sposób i jeszcze wyznaczony przez prezydenta, będącego jednak przedstawicielem władzy wykonawczej, nie spełnia żadnych formalnych wymogów sądu ustanowionego ustawą. Więc z tego powodu jakby występuje przed organem, który nie jest sądem w rozumieniu przepisów prawa. Występuje pod zarzutami, odpowiadając na zarzuty, których do końca nie wiem, na podstawie dowodów, których mi nie przedstawiono. A nie wiem, na ile Państwo śledzili zmiany, jeśli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Izba Odpowiedzialności Zawodowej de facto też ma przejść do przeszłości, ponieważ ustawodawca zaplanował powołanie, zaplanował poddanie sądownictwa dyscyplinarnego sędziów Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu. I taka ustawa została przez Sejm uchwalona. Ona została teraz poddana, chciałoby się powiedzieć, kontroli konstytucyjnej, aczkolwiek w wykonaniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej trudno mówić tu o badaniu jakiejkolwiek zgodności tej ustawy z konstytucją. Więc jest taki stan zawieszenia, czy w ogóle odpowiadam przed organem niebędącym sądem, organem, który lada moment może w ogóle skończyć swój byt procesowy. Więc nie chcę tu Państwa oczywiście zanudzać tymi szczegółami formalnymi, natomiast one są dla prawników, a dla osób obwinionych i stojących w takiej sytuacji bardzo istotne, bo na ten stan takiej niepewności i fabrykowania dowodów i manipulowania dowodami dokłada się również stan takiej niepewności proceduralnej i odpowiadania przed organem, który de facto sądem nie jest. Więc powiem szczerze, nie jest to przyjemna sytuacja, aczkolwiek to lekki eufemizm z mojej strony i tylko zderzając się z tą całą machiną, uzmysłowiłam sobie jedną rzecz, która być może dla Państwa może być istotna. Ja z racji tego, że już prawie ćwierć wieku, jakkolwiek to strasznie brzmi, pracuję jako prokurator, mam świadomość obowiązywania pewnych procedur, pewnych stosowania pewnych, korzystania z pewnych środków odwoławczych i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli ja, stojąc przed tą całą machiną, co chwila otwieram oczy ze zdumienia, jak bardzo prawem można manipulować, jak bardzo można łamać procedury, jak bardzo osoby zasiadające w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, nie mające odpowiedniego doświadczenia w orzekaniu w sprawach tego rodzaju, jednak tym się zajmują, czuję się bezradna i bezsilna i sfrustrowana, mając u swojego boku bardzo dobrych obrońców. To teraz w sytuacji osoby, która pierwszy raz musiałaby stanąć w takim procesie, w takiej procedurze, przed organem niebędącym sądem ustanowionym na podstawie ustawy, To jest proces Kafki wtedy. To po prostu jest właśnie, tutaj zaczęliśmy od omawiania tego, czym jest praworządność. Proszę Państwa, praworządność to nie jest jakaś abstrakcyjna idea. To jest coś, co przekłada się na nasze bieżące życie, tu i teraz. To jest to, czy kogoś można zatrzymać, czy kogoś można aresztować bez dowodów, czy można go wyrzucić z zawodu, tak jak jest to planowane wobec mnie. Więc to jest szereg życiowych naszych spraw i jeżeli przestanie obowiązywać prawo, jeżeli to prawo będzie manipulowane przez osoby, które są silniejsze w tej pozycji, to jednostka będąca po drugiej stronie, słabsza od państwa z natury rzeczy, nie ma szans. Dlatego istotą praworządności, znaczy walka o praworządność, jest w naszym takim bardzo pierwotnym interesie, takim najgłębszym interesie. To nie jest abstrakcja. Też może jeszcze... Dziękuję. Jeszcze tutaj tak, proszę, że też używamy tego sformułowania praworządność, próbujemy to tłumaczyć, czym jest ta praworządność, że to są rządy prawa, ale też niektórzy się zastanawiają, Boże, praworządność, nie wiadomo, co to jest, rządy prawa, co to znaczy rządy prawa, ale tak naprawdę praworządność to jest po prostu sprawiedliwość, więc wszyscy walczymy o sprawiedliwość.
To najlepsza puenta chyba mojego pytania, bo tak jak Państwo mówią, mają pojęcie, na co dzień z tym pracują i dla Was to jest przerażające, co dopiero dla nas, zwykłych obywateli, którzy nie mają pojęcia, z czym się mierzą, jakimi procedurami to wszystko działa i wystarczy stanąć, nacisnąć na odcisk władzy, żeby ta władza nas zniszczyła bez mrugnięcia oka. Dziękuję za moje odpowiedzi, a ja oddaję głos Agnieszce. Dziękuję, Kasiu. Ja trochę pociągnę ten temat, ponieważ to, co pani Ewa i to, co pan Igor powiedział, powiedzieli się państwo, my jako zwykli obywatele, nie znający się na prawie, możemy w pewnym momencie natknąć się na różne sytuacje. No zdarzy nam się coś, uderzenie w samochód rządowy albo coś w tym stylu. No i tak naprawdę my jesteśmy skazani na tych prokuratorów, na tych sędziów, których wylosuje algorytm Ziobry w tym momencie. I teraz mam pytanie, jak my mamy pewność, że my właśnie będziemy mieć uczciwy proces z uczciwymi prokuratorami, którzy będą wykonywali rzetelnie swoją pracę, którzy zlecą to policji, która będzie też rzetelnie wykonywała swoją pracę, a nie pilnowała pomników. I czy my mamy pewność, że trafimy na sędziów, którzy są sędziami przestrzegającymi prawa i walczącymi też o tą praworządność, czy po prostu neosędziami, bo my jesteśmy w tym momencie jako obywatele w kropce. Już nie wspomnę o tym, że czas rozpraw jest tak odległy, że po prostu to aż coraz bardziej boli jest przewlekłość tych spraw. Jak my jako obywatele mamy sobie w takiej sytuacji radzić? Tutaj pierwsze, co mi przyszło do głowy, to chciałem mówić o hibernacji, że zasnąć w jakimś środowym bloku i obudzić się za 50 albo 100 lat, ale tak na poważnie. Co możemy robić jako obywatele, którzy muszą się zmierzyć z tym aparatem państwowym albo wpadają w te tereny wymiaru sprawiedliwości? Ciągle mamy instrumenty, które pozwalają nam w jakimś stopniu zweryfikować, jaki sędzia będzie rozpoznawał naszą... Jaki sędzia, przepraszam, będzie rozpoznawał naszą sprawę. Zaczynając od choćby wyszukiwarki na stronie Justicji, gdzie wyszukiwarki neosędziów możemy sprawdzić, kiedy który sędzia był nominowany na swoje stanowisko. Mamy tak zwany test niezawisłości. Mamy instytucję wyłączenia sędziego, jeśli nie mamy do niego zaufania. Póki co mamy jeszcze dwuinstancyjność. Mamy środki odwoławcze i nadzwyczajne środki zaskarżenia, które możemy kierować do Izby Karnej Sądu Najwyższego w sprawach karnych. Więc jeszcze jakieś instrumenty, żeby walczyć, żeby bronić naszych praw, mamy. Jak to będzie wyglądało za jakiś czas, trudno powiedzieć, bo też proszę zwrócić uwagę, ostatnio mówi się o pomyśle pana ministra Ziobry, aby ograniczyć prawo pokrzywdzonych, czy wzmocnić rolę prokuratora w tych sprawach inicjowanych przed sądem subsydiarnym aktem oskarżenia, czyli chodzi o te sytuacje, kiedy prokurator odmawia wszczęcia postępowania czy umarza postępowanie i wówczas jeśli zostanie wyczerpane, ten pokrzywdzony może sam wnieść akt oskarżenia. Ten pomysł jest jakby kolejnym pomysłem, który tak naprawdę służy w naszej procedurze karnej wzmocnieniu roli prokuratora kosztem sądu. Od 2015 roku te zmiany, które się dokonują w procedurze karnej, tak naprawdę naruszają równość broni procesowych przed sądem. Jest ewidentnie wzmacniana rola prokuratora kosztem nie tylko drugiej strony, nie tylko tego przeciwnika procesowego, ale też kosztem tych praw i uprawnień, które do tej pory były w gestii
sądu. Natomiast oczywiście trzeba zawsze walczyć o swoje prawa. Pamiętajmy o tym, że mamy też sądy europejskie i sam chyba złożyłem 3 skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Czekam na ich rozpoznanie. To wszystko, co powiedział pan sędzia Tuleja, brzmi pewnie dla osób nie będących prawnikami strasznie skomplikowanie. Jest to wyjście z sytuacji na teraz, to znaczy teraz, kiedy wiemy, jak strasznie zdewastowany został wymiar sprawiedliwości i chcemy dochodzić swoich spraw, to powinniśmy dokładnie pójść tą drogą, którą pan sędzia powiedział, tu już nie wspomnę nawet o tym, że sprawdzajmy sędziego czy prokuratora, który naszą sprawę prowadzi, bo zawsze możemy złożyć, no u nas nie ma testu niezależności w prokuraturze, ale zawsze można, podnosząc jakieś okoliczności obiektywne, złożyć wniosek o wyłączenie prokuratora od prowadzenia danej sprawy. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy pójść trochę też do przodu, bo o co chodzi? Nie chodzi o to, aby docelowo korzystać z tych wszystkich możliwości, które strona ma, aby zapewnić sobie to podstawowe prawo, czyli prawo do rzetelnego procesu. W mojej ocenie istotniejsze jest to, abyśmy szli do prokuratury czy do sądu z takim przekonaniem, że ten rzetelny proces po prostu będzie. I tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy w wyjątkowych sytuacjach, jak będziemy stawali przed takim dylematem, czy kwestionować to, że dany prokurator czy sędzia naszą sprawę rozpoznaje. Bo to wszystko, znaczy to wszystko powinniśmy mieć jakby za sobą. Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do rzetelnego procesu sądowego, do sądu ustanowionego ustawą, do sądu w składzie takim, aby nie podnoszono wątpliwości, czy jest to w ogóle sąd, bez konieczności odwoływania się do trybunałów europejskich. Bo to są sytuacje, te sytuacje powinny być wyjątkowe. U nas natomiast niestety przez tą dewastację wymiaru sprawiedliwości, dewastację sądownictwa, upolitycznienie prokuratury, no stało się to jakby normą, że w pierwszej kolejności, no nie jest, zakładam, że przeciętny obywatel, nie wiem, chociażby Niemiec czy Francji, nie zaczyna swojego postępowania sądowego od sprawdzenia, czy sąd, który będzie rozpoznawał jego sprawę, został powołany w sposób legalny. A u nas musimy to robić. Więc stoimy teraz, a w październiku już na pewno będziemy stać, w takim historycznym według mnie momencie, kiedy możemy zmienić to wszystko w sposób tak definitywny, że prokuratura, no nie chcę tutaj takich określeń używać, że prokuratura będzie prokuraturą naszych marzeń, aczkolwiek ja bym chciała w takiej prokuraturze pracować, ale że będziemy szli na policję, do prokuratury czy do sądu z takim przekonaniem, że idziemy właśnie tam po sprawiedliwość, po to, aby ktoś stanął po naszej stronie w zderzeniu czy z drugą stroną, która nas skrzywdziła, czy z państwem, które próbuje nam wyrządzić jakąś szkodę. I będziemy mieli zaufanie do osób sprawujących wymiar sprawiedliwości, że one rzeczywiście działają na naszą rzecz, na naszą korzyść, przestrzegają prawa, procedur, prawa europejskiego, które w żadnej mierze nie stoi w kolizji z podstawowymi prawami i wolnościami obywatelskimi, które gwarantują nam polskie kodeksy. Że będziemy mieli prawo do adwokata, że nie będziemy musieli obawiać się interwencji policyjnej, że to wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć. To doświadczenie z lat ubiegłych chyba w większości z nas, a już wydaje mi się, że w osobach, które miały osobistą styczność z wymiarem sprawiedliwości, ze względu na to, po której stronie, doprowadziło nas do takiej sytuacji, że musimy to zmienić, bo jeśli tego nie zmienimy, proszę Państwa, to no przyszłość będzie czarna, to te standardy białoruskie czy rosyjskie, które zresztą tutaj pan sędzia Tuleja mówił o tych pomysłach Zbigniewa Ziobro na ograniczenie praw pokrzywdzonego, a zwiększenie roli prokuratury, to są rozwiązania żywcem wzięte z kodeksu 69 roku, kodeksu karnego. Być może już większość prawników, a już na pewno mamy całe pokolenia prawników, tego nie pamiętają, że kiedyś decyzje prokuratorskie w ogóle nie były poddawane kontroli ze strony sądów. Decyzja
prokuratora. Prokurator na przykład stosował tymczasowe aresztowanie. Ja zaczynam aplikację w takich czasach, że na podstawie postanowienia prokuratora można było kogoś aresztować na 3 miesiące i to postanowienie, ten areszt podlegał kontroli przez prokuratora wyższego rzędu. Proszę sobie wyobrazić, jaka to była sytuacja, w której nie mogliśmy się odwołać, znaczy osoby, które wpadły w taką procedurę, nie mogły się odwołać do niezależnego i stojącego obok prokuratury organu, czyli sądu. Natomiast to wszystko właśnie, co prokurator Ziobro, najdłużej urzędujący prokurator generalny i minister sprawiedliwości po roku 89 czyni w wymiarze sprawiedliwości, to jest jeden do jednego kopiowanie rozwiązań, od których odeszliśmy już dawno temu, od których odeszliśmy z chwilą wejścia do Unii Europejskiej. Więc jest to dlatego tak istotne, ten nasz wybór w październiku, bo to jest wybór no de facto o naszych najbardziej podstawowych prawach i wolnościach obywatelskich. Dziękuję. Stąd też moje pytanie, bo mając na uwadze zarówno sytuację pana sędziego Igora Tulei, zarówno jak i pani teraz w tej chwili w batalii tak naprawdę przeciwko prokuraturze, ja mam olbrzymie obawy. Owszem, miałam gdzieś tam sama doświadczenie, będąc kiedyś w prokuraturze i byłam, powiedzmy, dwa razy i raz byłam potraktowana fantastycznie, trafiłam na fantastyczną panią prokurator, natomiast za drugim razem zostałam totalnie zignorowana i to doświadczenie, wie pani, to jest 50%. Natomiast my, jako zwykli obywatele w tej chwili, pierwszą myśl, przynajmniej mówię za siebie w tym momencie, jako ja obywatel, gdybym miała się zderzyć w tym momencie z jakąkolwiek sytuacją, gdzie muszę trafić do prokuratury czy do sądu na jakąkolwiek rozprawę, to ja będę miała przed oczyma wasze sytuacje między innymi, bo wy jako wykształceni ludzie z olbrzymią wiedzą prawniczą toczycie batalię, a my jako zwykli obywatele to pierwszą rzeczą musimy co zrobić? Szukać jednego z najlepszych prawników, niezależnie od kosztów, żeby posprawdzać wszystko samemu. Ja tu może wejdę pani w słowo właśnie, proszę. Tylko że no właśnie nie każdego stać na dobrego prawnika, czy w ogóle prawnika. Natomiast ja tu chciałabym zacytować sędziego, z którym miałam przyjemność rozmawiać bodajże 2 tygodnie temu, pana sędziego Krzysztofa Urbaniaka z wielkopolskiej Justicji, który na jednym ze spotkań z obywatelami użył takiego sformułowania, że wymiar sprawiedliwości to nic innego jak usługa publiczna, a państwo jako podatnicy, no my też jesteśmy podatnikami, płacą, czy odbierane są od nich pieniądze na usługi publiczne i państwo jest zobowiązane dostarczyć tej usługi publicznej na odpowiednim poziomie, tak jak edukacja, jak służba zdrowia, opieka zdrowotna, jak właśnie wymiar sprawiedliwości. Są to obowiązki państwa i państwo jest zobowiązane dostarczyć tych usług na możliwie najlepszym poziomie, bo do tego państwo zostało powołane i jest utrzymywane z naszych podatków. I to nie może być tak, że właśnie idzie pani i musi w pierwszej kolejności wydać swoje prywatne pieniądze na obrońcę czy adwokata w takich sprawach najbardziej prostych, bo oczywiście są sytuacje, w których obrońca, który notabene czy adwokat jest partnerem, on nie jest tylko jakby przeciwnikiem procesowym prokuratora w sprawie karnej, ale często dzięki współpracy między obroną a oskarżeniem jesteśmy w stanie ustalić, no nie wiem, czy faktyczny przebieg wydarzeń, czy jakieś okoliczności, które no prędzej czy później przed sądem zostaną ujawnione, czy przedstawione sądowi w celu ich oceny. Więc ja zmierzam tylko do tego, że jako obywatele tego państwa mamy prawo domagania się usług publicznych na jak najwyższym poziomie. Nie sytuacji, w której państwo będzie próbowało nas oszukać, w której państwo będzie próbowało ograniczać nasze prawa i robić to w interesie niestety partii, które uznają ten sposób administrowania państwem za
należny i prawidłowy z samego faktu, że wygrały wybory. Niestety są pewne, niestety właśnie bardzo dobrze, są zasady, których należy przestrzegać bez względu na to, czy ta, czy inna partia będzie aktualnie sprawowała i administrowała państwem. I taką dziedziną jest również wymiar sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. To zadam jeszcze jedno pytanie. Postaram się krótko, bo mamy już wielu chętnych do zadawania pytań. Zakładamy wszyscy oczywiście bardzo pozytywnie, że jesień będzie tym momentem, kiedy demokracja zwycięży. Natomiast nie byłabym sobą, gdybym nie zakładała najgorszego scenariusza. Co w sytuacji, kiedy PiS wygra, uczciwie bądź nieuczciwie, bo to już różne opcje mogą być, te wybory? Co wtedy? Jak będzie wyglądała według Państwa nasza przyszłość? Co z praworządnością? Co z nami jako obywatelami? No cóż. Nie wiem, czy będziemy mieli okazję usłyszeć w niezależnych mediach i w internetowym radio, ale nawet w niektórych zakładach karnych są jakieś radiowęzły. Jakoś ten czas i program trzeba wypełnić, więc niewykluczone, że będziemy mieli okazję jeszcze z sobą porozmawiać. Nie mówię, że z tej strony muru, ale może z drugiej. To pan siedzia takim z kamienną twarzą, ja może to opiszę, z kamienną twarzą i poważnym tonem, no nakreślił całkiem niestety realny scenariusz. Ja tutaj no, trochę będę jednak poważna. Wydaje mi się, że niestety z uwagi na to, co rządzący przez ostatnie dwie kadencje prezentują w różnych sferach życia publicznego, a w kwestii wymiaru sprawiedliwości i praworządności w szczególności, no niestety nie możemy mieć złudzeń, że nawet zostanie zachowany status quo, które mamy teraz, które już jest bardzo złe, tak? Już Polska stoi pod pręgierzem opinii międzynarodowej, europejskiej, jeśli chodzi o spadamy w wszystkich rankingach dotyczących praworządności, unikają nas inwestorzy, no bo jak inwestować w kraju, w którym tak naprawdę nie można być pewnym sprawiedliwego i zgodnego z prawem rozstrzygnięcia przed sądem, więc zaczniemy się, no taki scenariusz troszkę jak z 1984, ale wydaje mi się, że musimy się realnie liczyć z czarnym scenariuszem, to znaczy zapewne z drugiej strony muru nikt już takiej audycji nam nie pozwoli takiej rozmowy przeprowadzić, jak teraz to prowadzimy. Natomiast ja myślę, że tak jak na Białorusi, tak jak na Ukrainie, tak jak w Rosji, nie spodziewano się tak czarnych scenariuszy, które się niestety ziściły. Tak, my też powinniśmy realnie brać pod uwagę to, że w przypadku braku zmiany na osoby, które traktują praworządność poważnie, które przestrzegają konstytucji, przestrzegają ustaw, nie piszą ustaw pod siebie, nie wrzucają tam co i rusz różnego rodzaju klauzul o bezkarności, które nie próbują zawłaszczyć władzy kosztem samorządów, które no, uznają, że to obywatel jest podstawowym ogniwem, podstawową jednostką, która buduje państwo. Jeżeli takie osoby utrzymają władzę, to nie będzie na pewno odwrócimy się od Europy w sposób już tak zdecydowany, że niewykluczone, że z tej Europy, z Unii Europejskiej po prostu wyjdziemy. A wtedy stracimy już chyba ostatnie takie bezpieczniki i jakieś mechanizmy obronne.
Ja podziękuję w takim razie za odpowiedź. I dlaczego ja zadam to pytanie? Bo ja też mam świadomość, że nasze audycje są publikowane także i na Facebooku, i na YouTubie. I mam nadzieję, że ludzie od czasu do czasu odsłuchają tej rozmowy i będą mieli świadomość, że jeśli zaniedbamy wybory najbliższe, to będzie zaniedbanie z naszej winy i fuszenie się na jakiekolwiek partie będzie powodem do tego, że naprawdę konsekwencje będą olbrzymie. Nie tylko dla samego kraju, ale przede wszystkim dla nas, dla jako samych obywateli. Kasiu, oddaję Tobie głos, bo masz jeszcze jedno pytanie, a później przekazujemy głos naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo. Ja w sumie nie pytanie, tylko nawiązując do tego, co powiedział pan Igor, to kieruję swoją taką prośbę, propozycję i do pana Igora, i do pani Ewy, że przed wami nasze radio jest zawsze otwarte, możemy się spotykać do wyborów co miesiąc, próbować ludzi edukować, uświadamiać, wspierać, żeby wygrać jednak te wybory, żeby mieli świadomość, o co walczą, że to nie jest tylko walka o ekonomiczny byt, ale także o całą naszą, na całe nasze istnienie tu i teraz i w Europie i w Polsce, więc zapraszamy zawsze chętnie, kiedy tylko Państwo będziecie chcieli, wystarczy dać nam znać, zawsze mamy dla Was czas, a ja teraz oddam głos Romanowi, a później Markowi, proszę. Dziękuję, dobry wieczór. W zasadzie chciałbym nawiązać do tej Unii Europejskiej. Trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy mogli ją opuścić, bo w zasadzie po tej stronie rządzącej to już jest jakieś schyłkowe Bizancjum. Ale co tam dzieje się z tą komisją do spraw Pegasusa? Bo wydaje mi się, że to jakoś ucichło ostatnio. Zresztą nasza senacka też nie jest jakaś aktywna nadzwyczaj. Nie wiem, być może państwo wcześniej rozmawialiście o tym, ale jestem włączony od jakichś 15 minut dopiero. Dziękuję. To może ja od razu postaram się odpowiedzieć tak króciutko. Komisja cały czas pracuje, być może to się nie przebija do naszych mediów, czy do naszej opinii publicznej. Komisja PEGA miała wydać końcowy raport w kwietniu tego roku, natomiast mandat tej komisji został przedłużony o 2 miesiące, kwiecień, maj, czerwiec, tak, do czerwca. Nie pamiętam dokładnej daty, ale w pierwszej połowie czerwca i ten termin już nie zostanie przesunięty, zostanie opublikowany końcowy raport komisji badającej przypadki inwigilacji Pegasusem oraz innego rodzaju programami podobnie działającymi. Przedstawiciele tej komisji praktycznie cały czas czy spotykają się z przedstawicielami różnych państw, bo wiemy, że przecież nie tylko w Polsce i na Węgrzech ten program był, mówię o Pegasusie, był stosowany. I co, ponieważ ja troszkę jakby bardziej śledzę posiedzenia tej komisji, czy wyjazdy tej komisji, co najbardziej jest uderzające, to to, że nawet na Węgrzech przedstawiciele organów państwowych podjęli oficjalną współpracę, być może nie jest to jakaś współpraca szalenie owocna, ale bynajmniej spotkali się z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, którzy w tej sprawie przyjechali na Węgry, już o innych krajach nie wspominając, bo współpracuje Grecja, współpracuje Hiszpania. Natomiast jedynym krajem, który chyba w sposób oficjalny do dnia dzisiejszego, mam wrażenie, że do dnia dzisiejszego oficjalnie nikt nie potwierdził, iż ten program był w Polsce stosowany. To znaczy gdzieś tam już na szczęście odeszliśmy od tej retoryki, że Pegasus to jest jakiś koń ze skrzydłami, bo dowodów na jego istnienie i wykorzystanie jest już tyle, że trudno negować ten sam fakt. Ale w sposób oficjalny żaden przedstawiciel czy Ministerstwa Sprawiedliwości, czy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy CBA, czy innych służb nie potwierdził wykorzystywania tego programu. A już odwołując się do moich osobistych doświadczeń, w postępowaniu, w
które aktualnie toczy się wobec mnie o uchylenie immunitetu, są wykorzystywane dowody zdobyte w ten sposób, czy zmanipulowane w ten sposób. Natomiast w żaden sposób, ani z tych materiałów, z którymi miałam możliwość się zapoznać, ani z sugestii nawet jakichś pozaprocesowych, czy prokuratury, czy sądu, nie ma potwierdzenia, że posługujemy się programem Pegasus. Więc tutaj mam wrażenie, że przedstawiciele państwa polskiego nawet przyparci do muru nie potwierdzą używania tego programu, bo już tutaj nie będę wracać do początku. Wszyscy wiemy, jakie ten program ma możliwości i w jakiego rodzaju przypadkach, i to jest chyba najistotniejsze, był on wykorzystywany. Nie do zwalczania najcięższej i najbardziej niebezpiecznej przestępczości, a do zwalczania aktywistów, polityków, do podsłuchiwania prawników, więc to wszystko w mojej ocenie będzie miało swoje konsekwencje i to takie najbardziej realne, prawne wobec osób, które z tego programu w Polsce korzystały i za zgodą, które w ten program był wykorzystywany. Natomiast jeśli chodzi o komisję PEGA, jej prace zakończą się z określonymi dyrektywami skierowanymi do krajów państw członkowskich, jak tego rodzaju programy mogą być ewentualnie i czy mogą być wykorzystywane w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jeszcze może szybko dodam, że często w ustach niektórych polityków pojawia się taki argument, że wszystko odbywało się legalnie za zgodą sądu. Ale proszę pamiętać, że owszem, sąd wydaje zgodę na stosowanie takich czynności wobec osób podejrzanych o naruszanie prawa. Natomiast z pewnością żaden sąd nie wydałby zgody na stosowanie takiego programu jak Pegasus. Sąd, zgadzając się na używanie, przepraszam, na używanie podsłuchu, określa konkretnie czas, takie środki będą stosowane i mówi od kiedy do kiedy. Z pewnością nie wyraziłby zgody na stosowanie takiego programu, który by zasysał informacje, zniekształcał i tak dalej. Sąd wyraża zgodę na określony czas od do. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Marku, oddajemy Tobie teraz głos. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie odnośnie kwestii stwierdzenia ważności wyborów później po wyborach. Tak, załóżmy, że już abstrahując od wyniku, że albo jedna strona wygrywa wybory, tak, demokratyczna albo niedemokratyczna. No będzie kwestia stwierdzenia tego, ważności tego wyniku. Natomiast wiemy, że to zrobi, tego dokona Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która jest sądem nielegalnym, tak. Poza tym jest cały, oczywiście ta izba również będzie rozpatrywać wszelkie protesty wyborcze później oraz na przykład kwestie odwoławcze od uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast jest również cały proces wyborczy aktualnie już zawłaszczony przez obecną władzę. Jak później, już nie będę mówił o szczegółach, ale jak później, jeżeli przyjdzie co do zatwierdzenia tego wyniku i on zostanie zatwierdzony i jakaś strona, powiedzmy przegrana, tak, będzie chciała się odwołać, jaka będzie kwestia dochodzenia takich spraw przed instytucjami europejskimi na przykład, wiedząc, że ta izba jest nielegalna? Mamy już orzeczenia sądów europejskich, które wskazują, czy sugerują, że Izba Kontroli... Przepraszam, że przerwę. Panie sędzio, czy możemy prosić bliżej mikrofonu, żeby lepiej tak słyszeć? Jest. Tak jest. Czy teraz lepiej? Zdecydowanie tak. Okej. Więc mamy już orzeczenia sądów, które stawiają Izbę Kontroli obok dawnej Izby
dyscyplinarne i wskazują, że trudno nazywać to coś niezależnym sądem. Też stowarzyszenia prawnicze już od dłuższego czasu wskazują, że jest to organ, gdzie pewnie ciężko szukać tego obiektywizmu, ale no trzeba zrobić wszystko, żeby byli i niezależni, i zagraniczni obserwatorzy na tych wyborach i oczywiście w sytuacji wątpliwości co do wyników wyborów i ich prawidłowości szukać tej sprawiedliwości przed naszymi sądami, naszymi europejskimi sądami. Znaczy ja jeszcze dodam tylko, że właśnie to jest bardzo istotny problem, który pan poruszył, bo ja chcę zwrócić państwu uwagę tylko na jedną taką rzecz, że nie mamy wątpliwości, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Są konkretne orzeczenia ETPC, które stanowią, że z uwagi na osoby, które tam w tej izbie sprawują wymiar sprawiedliwości, no nie jest to sąd. Natomiast to też nie może być sytuacja tego rodzaju, że nie kwestionujemy wyrok sądu, który nam nie pasuje, natomiast jeśli wyrok sądu nam będzie pasował, to zapominamy o tym, że organ, który ten wyrok wydał, właśnie nie jest sądem. I tu jest w mojej ocenie bardzo istotny problem do rozstrzygnięcia przez polityków, bo ja osobiście nie spotkałam się tutaj z jakimiś dywagacjami na temat, no właśnie, co będzie, jeśli orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych zostanie zakwestionowane. Co zrobić na gruncie krajowym, a nawet tutaj idąc w takim optymistycznym kierunku, że powiedzmy strona demokratyczna nie będzie chciała tego wyniku wyborów kwestionować, bo będzie on korzystny dla niej, no jest to pewien dysonans i to jest rzeczywiście bardzo poważny problem, nad którym wydaje mi się to głównie politycy powinni się pochylić, ewentualnie prawnicy szukać, no ale to już prawnicy konstytucjonaliści, szukać takiego rozwiązania, które pozwoliłoby rozpoznać czy stwierdzić ważność wyborów przez taki skład Sądu Najwyższego czy taką Izbę Sądu Najwyższego, co do której nie będzie właśnie można podnieść tych podstawowych wątpliwości tego rodzaju, że osoby tam zasiadające nie są sędziami, a organ nie jest sądem. Dziękuję bardzo za odpowiedź. No właśnie przed chwilą przeczytałam informację, że Beata Szydło poinformowała, że jeśli wygrają trzecią kadencję, to wprowadzone zmiany będą nieodwracalne, więc to jest dobra przestroga dla nas wszystkich. Bo aż się włos jeży naprawdę, jeśli się czyta takie i słyszy informacje. Ale to świadczy o podejściu, o podejściu, że tak powiem, o całej, no nie chcę użyć sformułowania logice myślenia, bo logiki tutaj trudno się doszukiwać, ale o sposobie właśnie podejścia do sprawowania władzy. Co to znaczy, że pewne zmiany będą nieodwracalne? No nie można w ustroju o charakterze demokratycznym, w ustroju, w którym tak naprawdę wszystko jest nieprzewidywalne. Mamy przewidywalne zasady, ale wynik na przykład wyborów czy wynik określonych, nie wiem, rozstrzygnięć na przyszłość jest nieprzewidywalny i nie można powiedzieć, że pewne rzeczy będą nieodwracalne, bo tak to się dzieje tylko w autokracjach i dyktaturach. No tak, może to jest definicja neodemokracji według PiS-u, dlatego musimy naprawdę bardzo uważać na to wszystko. Justyno, bardzo proszę, oddaję Tobie teraz głos. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Ja przede wszystkim chciałam na dzień dobry powiedzieć, że niezwykle szanuję Waszą pracę, Pani Prokurator, Panie Sędzio. Natomiast moje pytanie też jest w okolicach wyborów, dlatego że tak,
Z jednej strony mam takie wrażenie, że, czy wrażenie, to jest oczywiste. Pan minister Jobro ostatnio bardzo intensywnie, jak tak zwana pracowita pszczółka, pracuje nad zmianami w prawie. Mamy też nową ordynację wyborczą, która zostaje wprowadzona poza tak zwaną ciszą legislacyjną przed wyborami i komisarze są obsadzeni neosędziami, więc no, z góry jest niefajnie. Mamy też nowego ministra cyfryzacji, zamieszanego wprawdzie w aferę z respiratorami. Oczywiście w dalszym ciągu afera jest nierozwiązana, nikt nie został skazany, oskarżony, nic w tym rodzaju. Natomiast minister pracuje nad centralnym rejestrem wyborczym i minister, z tego co dzisiaj czytam, jest, twierdzi, że resort cyfryzacji kierowany przez niego jest jedyną instytucją, która będzie miała dostęp do nagrań z lokali wyborczych. I teraz moje pytanie brzmi, co ma zrobić osoba, która zgłosi się w ramach obywatelskiej kontroli wyborów i będzie brała czynny udział, obserwując wybory w komisji wyborczej, będzie świadkiem nadużycia, nagra to. Bo z tego, co mówi pan minister, to ta osoba ma natychmiast skasować ten film i przekazać pełną dokumentację do odpowiednich służb, które nie wiadomo, co z tym zrobią. Z tego, co mi chodzi po głowie, to wydaje mi się, że rzeczywiście, to znaczy na pewno jest tak, jak pani Justyna to zrelacjonowała, ale zdaje się, że nie jest to osankcjonowane, nie grożą żadne sankcje, jeśli się tego nagrania nie zniszczy. Także oczywiście przekazać można, natomiast no wiemy, co się dzieje nawet w postępowaniach karnych z różnymi istotnymi dowodami, że albo trafiają do sądu w takim stanie, że nie da się na przykład jakiegoś nagrania odtworzyć, albo po prostu te dowody giną. Sam zapis rzeczywiście, który się pojawił, no jest kuriozalny i tak naprawdę nie wiadomo czemu ma służyć. Natomiast jeśli... No tak, tylko... Tak, tylko dzisiaj widziałam też wywiad z panem ministrem, który przeprowadzała pani redaktor Oracz, i pan minister twierdził, że telefony będą odbierane i usuwane z nich będą te nagrania i żadna osoba, która była świadkiem czegoś takiego, nie ma prawa być w posiadaniu tego rodzaju nagrania. Cóż mogę odpowiedzieć? Jestem posiadaczem starej Nokii, ale mojej Nokii nikomu obcemu nie oddałbym w ręce. Znaczy, ja dodam do tego, nie czytałam dokładnie, bo zapoznawałam się z wywiadem pana Cieszyńskiego, natomiast to nie jest tak, że prawo wyborcze jest jakimś nadrzędnym aktem prawnym i wyłączającym stosowanie innych procedur. Jest cała procedura na przykład zawiadamiania o podejrzeniu, o popełnieniu przestępstwa i w mojej ocenie nie ma najmniejszych przeszkód, aby taki film, choćby nawet drogą mailową, przekazać na adres prokuratury czy policji jako załącznik do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Jest cała gama przepisów stanowiących o tym, jakie zachowania stanowią przestępstwa. Więc tutaj jakby ten obowiązek, co do którego, tak jak już pan sędzia stwierdził, nie ma sankcji karnej, ale to też nie chodzi, czyli nie usunięcie tego filmu, czy z własnego telefonu nie jest zagrożone jakąś karą, no ale to jakby też nie chodzi o to, abyśmy stosowali te przepisy w złej wierze, to znaczy, że jak nie ma sankcji, a przepis mówi, żeby usunąć, no to w zasadzie powinniśmy działać w pewnym zaufaniu do państwa, do prawa i jeżeli jest centralny jakiś rejestr tego rodzaju, powiedzmy, materiałów, które to ministerstwo będzie gromadziło, Ministerstwo Cyfryzacji, na tę okoliczność, to powinniśmy tak uczynić. Natomiast w przypadku rzeczy, w przypadku zdarzeń wyczerpujących znamiona przestępstw, w mojej ocenie nie ma najmniejszych przeszkód prawnych,
aby składać zawiadomienia o przestępstwie. Te filmy, sami wiemy, można multiplikować w dowolny sposób, posyłać do wielu instytucji i wobec tego rodzaju zachowań żaden organ nie może wobec nas wyciągnąć później konsekwencji prawnych, że przekazaliśmy to jeszcze w inne miejsca. Ja nie mówię, że publikujemy to w internecie czy na własnym Facebooku, bo tutaj proszę mieć na uwadze, że no możemy się dopuścić różnego rodzaju zachowań tego rodzaju, jak ujawnienie czyjegoś wizerunku bez jego zgody, czy innego rodzaju rzeczy, za które możemy odpowiadać, tak? Więc proszę mieć tą świadomość. Natomiast wykorzystanie takiego nagrania jako dowodu popełnienia przestępstwa, czy jakiegoś zachowania, które może podlegać ocenie prawnokarnej w innym trybie niż pan Cieszyński to przedstawił w tym wywiadzie, nie jest zachowaniem, które może być oceniane negatywnie. Więc warto mieć to na uwadze, tylko uczulam jeszcze raz, żebym została dobrze zrozumiana. Nie możemy tego wykorzystywać w takim celu, aby naruszyć czyjeś prawa wynikające z przepisów. Właśnie choćby to prawo do ochrony wizerunku. Nie, no oczywiście. To jest też kwestia tego, to co on poruszył podczas tego wywiadu. Jak najbardziej jestem świadoma tego, że nie można publikować rzeczy bez zgody osoby. Natomiast kwestia jest taka, że no, mamy taką różną sytuację prawną. To zresztą to, co Agnieszka powiedziała. Jak taki zwykły obywatel ma się mierzyć ze ścianą, która stoi po drugiej stronie. Znaczy problemem jest, ja tylko jeszcze jedno zdanie wrzucę, problemem jest sposób, ja to już próbowałam jakby wcześniej powiedzieć, sposób, w jaki aktualnie rządzący rozumieją władzę. Jest to próba zawłaszczenia każdej dziedziny życia publicznego z wyłączeniem jakichkolwiek elementów zewnętrznej kontroli. Spotkałam się dzisiaj z takim określeniem jak kanibalizacja państwa. Mam wrażenie, że właśnie na przestrzeni ostatnich lat no, nastąpiło takie zjawisko kanibalizacji różnego rodzaju instytucji publicznych, różnego rodzaju organów i właśnie całych sfer życia z takim założeniem, że jedynie rządzący wiedzą, co jest dobre, co jest złe, co jest zgodne z prawem, co jest z prawem niezgodne i tylko oni mogą to kontrolować. Więc tutaj właśnie popadamy znowu w ten wzorzec autorytarnego sprawowania władzy, no, który nie może mieć miejsca po prostu. Ja tylko dodam, że kolejny raz PiS zrobił z nas takich małych ludków, bo wrzucił nam w tej nowelizacji prawa wyborczego komisję przy kościoła, na które wszyscy się rzuciliśmy takim, o, że główny cel komisję przy kościołach, a w międzyczasie wprowadził 20 punktów nowelizacji dających właśnie ministrowi cyfryzacji nowe uprawnienia. I to każdy z nas pominął gdzieś tam i tak jak Justyna mówi, kiedy wczyta się w te uprawnienia, no to włosy na głowie się jeżą. Kolejny raz... Proszę. Problemem właśnie w tej sytuacji i to w tej i podobnych sytuacjach jest to, że właśnie ustawodawca, no nie wiem, czy to nie jest za mocne, ale chyba powiem, no zachowuje się jak taki szuler, który po prostu stara się oszukać, stara się ukryć pewne rzeczy, licząc na to, że albo ktoś tego nie doczyta, albo że gdzieś to jakoś umknie czy prawnikom, czy właśnie opinii publicznej. I tutaj, jak mówimy już o ministrze Cieszyńskim, no to jest właśnie pomysłodawca klauzuli o bezkarności dla funkcjonariuszy publicznych, klauzuli, którą próbowano umieścić za pierwszym razem w ustawie bodajże o dopłatach do kredytów frankowych, z tego co dobrze pamiętam, nagle się okazało, że jeżeli funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia bądź nie dopełnił obowiązków, a działał w stanie ogłoszonej wówczas epidemii COVID-19 i działał powiedzmy w celu
publicznie akceptowanym, ja już nie pamiętam dokładnie proponowanej wówczas zmiany, to nie ponosi odpowiedzialności karnej, więc to są tego rodzaju wrzutki, które nie dość, że odwracają uwagę od zasadniczych regulacji, to jeszcze właśnie stanowią takie właśnie furtki, z których rządzący czy osoby, które gdzieś tam instrumentalnie wykorzystają prawo, czy miną się z tym prawem, będą mogły skorzystać i właśnie wszystko jest oparte na założeniu takim, że być może prawnicy, być może opinia publiczna tych wrzutek nie zauważą. Znaczy, to też jest chora sytuacja, że musimy w ten sposób czytać wszystkie przepisy, a nie działać z jakimś zaufaniem do państwa, które te ustawodawcy, które te przepisy stanowi. No ale to oznacza, że umiejętność czytania ze zrozumieniem jednak się w życiu przydaje. No tak czy inaczej, ja serdecznie bardzo dziękuję i jeszcze raz ogromny szacunek dla obu państwa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że w określeniu, komentowaniu tej władzy żadne słowa pani Ewo nie są za mocne. My i tak jesteśmy za kulturalni w zestawieniu z tym, co mamy naprzeciwko, więc czasami nie, to Aga jest tak, naszym najlepszym przykładem, że czasami nie warto gryźć się w język, lepiej powiedzieć wprost to, co się myśli, i to i tak jest za mało, żeby podsumować to, co się dzieje wokół nas i co oni próbują z nami zrobić. To pełna zgoda, tylko mam wrażenie, że właśnie mamy też wdrukowane pewne takie mechanizmy powściągliwości w wyrażaniu pewnych kwestii i to taki klasyczny przykład, że my gramy w warcaby. My gramy w szachy, a druga strona już dawno posługuje się kijem baseballowym, a my nadal próbujemy zachować w tym jakiś umiar czy jakąś powściągliwość. Ja osobiście nie widzę w tym nic złego, aczkolwiek no, często właśnie człowiek w takiej sytuacji czuje się bezradny po prostu, mierząc się z tym całym aparatem, kiedy jeszcze po drugiej stronie jest przywoływany do porządku na zasadzie takiej, że nie może pewnych rzeczy mówić, czy nie może się w pewien sposób zachowywać, a mówię to już z naszego osobistego doświadczenia, sędziowie, prokuratorzy mają liczne postępowania dyscyplinarne za wypowiedzi publiczne właśnie z takim zarzutem, że przekraczamy pewne granice, które no w ocenie osób, które stawiają nam tego rodzaju zarzuty, uchybiają godności, te wypowiedzi nasze uchybiają godności czy sędziów, czy prokuratorów. Natomiast no na swoje usprawiedliwienie w tego rodzaju sytuacjach zawsze mam to, że to, co nawet dla mnie było niedopuszczalne jeszcze przed rokiem 2015, teraz niestety stało się normą i granice już wielokrotnie zostały przekroczone przez każdą ze stron i czasami te odpowiedzi muszą być po prostu adekwatne. Dokładnie tak. Ja zanim przejdę do następnych pytań od słuchaczy, chciałabym polecić nasz profil na Facebooku, YouTubie i oczywiście Twitterze do obserwacji, śledzenia naszych audycji, bycia z nami. A teraz będzie Bremar, Marta i Adrian, proszę. Dobry wieczór, panie Ewo, panie Igorze, dobry wieczór wszystkim. Ja co prawda kilka pytań sobie tu wynotowałem, ale może zacznę od pierwszego związanego z wyborami, a jeżeli będzie jeszcze okazja, to bym wrócił do kolejnych. A mianowicie my mówimy teraz o sytuacji kontroli, już co by było, gdyby wybory się okazały, czy komuś wydały się podejrzane i tak dalej. A czy jest możliwość już teraz zadziałania w jakiś sposób na poziomie unijnym, żeby zabezpieczyć się właśnie na wypadek ewentualnych fałszerstw, bo już mamy mowę o tym, że na przykład jest praktycznie no, zagrożone uwzględnianie wyników wyborów z komisji zagranicznych po tych zmianach, które zostały wprowadzone. Czy są jakieś, nie wiem, możliwość już zakwestionowania na przykład na poziomie unijnym tych przepisów, które teraz weszły w życie? No bo to praktycznie daje władzy w tej chwili wszelkie możliwości do fałszowania wyborów i zbliżania się w stronę Węgier, a potem chyba Rosji już tylko.
Ja przyznam szczerze, że nie wiem, być może sędzia Tuleja ma większą wiedzę w tym zakresie. Znaczy w idealnym świecie tego rodzaju instytucją jest Trybunał Konstytucyjny. I tutaj ta ustawa, która w ten sposób jakby no, cementuje już te nierówne reguły gry, gdzie właśnie, tak jak pan powiedział, komisje zagraniczne, ten czas liczenia głosów sprowadzony do 24 godzin, głosy muszą być policzone i przekazane do, już nie wiem, czy do PKW, czy do jakichś okręgowych komisji wyborczych, pod rygorem takim, że całe głosowanie może zostać, wyniki głosowania mogą zostać uznane za niebyłe. No to są rozwiązania, które no, budzą poważne wątpliwości co do ich konstytucyjności. Natomiast no, niestety nikt tutaj, żadna instytucja europejska no, nie jest w stanie zastąpić naszych organów, które do tego są powołane. To, jak wadliwie procedują i tak naprawdę już dawno nie stoi Trybunał Konstytucyjny na straży Konstytucji i jej przestrzegania, to niestety się stało, mleko się rozlało, nie bardzo możemy z tym cokolwiek zrobić, więc no tutaj ja niestety mam tylko pesymistyczną odpowiedź, że wydaje mi się, że niestety na tym etapie nic nie możemy zrobić. Oczywiście różnego rodzaju mogą być kierowane do Polski misje, które będą obserwować wybory, aczkolwiek to też jest no, wyraz swego rodzaju braku zaufania do no, funkcjonowania naszego państwa jako państwa powiedzmy o porządku demokratycznym czy państwa praworządnego. Ale myślę, że na pewno będą w komisjach no, misje zagraniczne czy OBWE, które będą pilnować niejako prawidłowego przebiegu wyborów, ale jakby problem jest nie tylko jakby w takim bezpośrednim, w mojej ocenie, fałszowaniu wyników wyborów. Problem jest właśnie, na co pan zwrócił uwagę, w tej całej procedurze, która z założenia niestety powoduje, że mamy nierówne reguły gry z uprzywilejowaniem jednej strony, jednej kategorii wyborców, kosztem innych kategorii wyborców, a jedyna optymistyczna rzecz, która na tym tle mi się teraz przypomniała, to badania i takie często też wypowiedzi publiczne pana profesora Flisa, który jest specjalistą w kwestii prawa wyborczego, że często tego rodzaju zmiany, które rządzący wprowadzają i to jeszcze na ostatnią chwilę w systemie prawa wyborczego, bardzo często w praktyce no, kierują się i odwracają się na ich niekorzyść. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Marta, bardzo proszę, masz teraz głos. Witam Was serdecznie. No ja już właściwie uzyskałam odpowiedź właśnie, tutaj pani Ewa Wrzosek już mi odpowiedziała, także zastanowię się nad następnym pytaniem i wtedy dołączę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adrianie, twój głos. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór sędzio. Mam takie pytanie z takiej beczki. Czy my mamy jakąś rękojmię, że politycy oddadzą tą władzę, w sensie partie opozycyjne oddadzą sami władzę sądowniczą, która zagrabił PiS? Czy my w tym momencie, czy oni się deklarują, że cofną te reformy i w jakim stopniu, bo patrząc tak z perspektywy szerszej, no to każdemu politykowi, który jest władzą ustawodawczą i wykonawczą, władza sądownicza przeszkadza. Ja się obawiam, że po prostu część tych reform stanie z nami na stałe. Pod płaszczykiem te najbardziej głośne będą cofnięte, a te reformy, które PiS zrobił gdzieś tam z tyłu, cynicznie wykorzystywać dla swojej władzy. Dlatego liczę, że właśnie ten obóz opozycji będzie rozdrobniony, bo reformy przyjdą łatwiej, bo każda partia będzie się bała o siebie. Jeszcze takie małe pytanie odnośnie tej digitalizacji tych dowodów. Widać, że sądy dalej są w XIX wieku i nagrywają to na jakieś płyty CD czy dyski i one później giną. Czy nie można zrobić po prostu w ramach tej cyfryzacji
jakiejś chmury ogólnodostępnej dla wszystkich sądów, gdzie mogłyby być przechowywane i byłoby wiadomo, przednio, kto tam miał dostęp, przed kto usunął ewentualnie jakieś backupy i tak dalej, żeby to po prostu nie ginęło, bo to już się robi parodia, tak, z tym cikłoczęto. Dobra, dobrej nocy w takim razie. Absolutnie się z panem zgadzam, bo pamiętajmy, my obywatele i prawnicy, pamiętajmy o tym, że nasza rola i nasze zadanie nie kończy się w momencie, kiedy obóz prodemokratyczny wygrywa wybory. Tylko musimy działać, cytując Jurka Owsiaka, do końca świata, jeden dzień dłużej każdej władzy, obywatele, prokuratorzy i sędziowie muszą się patrzeć na ręce, bo tak jak pan powiedział, politycy mają taką skłonność, żeby po prostu przejmować to sądownictwo i chyba gdzieś w każdym polityku jest taka chęć, aby nie być kontrolowanym, nie być osądzanym, nie być pilnowanym. Także każdej władzy musimy się patrzeć na ręce i nasza rola nie kończy się przy najbliższych wyborach. Też jedną z propozycji Stowarzyszenia Justicji jest to, aby ten wymiar sprawiedliwości w jak najszerszym zakresie oddać obywatelom i między innymi takim symbolem tych zmian będzie Rada Społeczna funkcjonująca przy Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada Społeczna jako taki organ doradczy, w skład której między innymi będą wchodzili obywatele, przedstawiciele stowarzyszeń czy organizacji zaangażowanych w walkę o praworządność. I też odnośnie nowinek technicznych. No, w czasie pierwszych lat ministrowania pana Zbigniewa Ziobry na salach sądowych pojawiły się drewniane młotki, podkładki akustyczne z drewna. I to jest jakby chyba symbol tej władzy i tej nowoczesności. Te drewniane młotki, które są takimi gadżetami, które już dawno poginęły i nigdy chyba nie były przez nikogo używane. Natomiast oczywiście sądy potrzebują zmian również takich technologicznych. Czy nie musieliśmy? A co pan ma, panie sędzio, na myśli zmiany technologiczne? Jak najszersza komputeryzacja i oczywiście jest tak, jak pan powiedział, że akta sądowe ciągle są papierowe. Ciągle dzisiaj też zwróciłem uwagę i się bardzo zdziwiłem, że w sekretariacie u mnie było szydło, które pamiętam jeszcze z czasów praktyk studenckich, kiedy dziurkowało się tym szydłem te karty w aktach i go zszywało. Teraz może sznurków nie ma, tylko są takie plastikowe wąsy, ale nadal takie instrumenty gdzieś tam w sekretariatach sądowych są. Czy mi się wydaje, że gdyby naprawdę dobro wymiaru sprawiedliwości, czy sądownictwa, czy prokuratury leżało panu Ziobrze na sercu, to sami państwo zauważylibyście przy pierwszej lepszej bytności, czy w sądzie, czy w prokuraturze, tą zmianę właśnie, to, że mówi się o digitalizacji akt. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o prokuratury rejonowe, które prowadzą mniej więcej 98%, nawet pod 99% wszystkich spraw karnych w Polsce, ta digitalizacja to jest fikcja. Akta są, z mojego doświadczenia osobistego wynika, że dopiero w ostatnim roku akta były digitalizowane i to też wybrane, najpoważniejsze sprawy, czyli stosunkowo nieliczne.
Natomiast tak naprawdę no, działamy na aktach papierowych i dobrze jest czasami, mówimy o Warszawie, jeśli te protokoły na przykład pisane są pismem no, na komputerze, czyli pismem maszynowym, bo nie jest zupełnie wyjątkowa sytuacja, kiedy są to dokumenty sporządzane ręcznie. Więc tak naprawdę jeśli chodzi o taką techniczną stronę pracy prokuratorskiej czy sędziowskiej, to my tkwimy no, w zasadzie no, w końcówce XIX wieku, ale to nie jest w żadnym aspekcie, ja tego bynajmniej nie widzę, aby to był aspekt zainteresowania prokuratora generalnego czy ministra sprawiedliwości, bo to są rzeczy, którymi no, trudno się pochwalić na jakiejś konferencji prasowej, dużo łatwiej i dużo większy poklas publiczny zdobywa się chwaląc, nie wiem, się zaostrzeniem karalności za różnego rodzaju przestępstwa, czy jakimś zatrzymaniem, najlepiej jeszcze polityka przeciwnej opcji politycznej w świetle kamer. Więc tutaj dobro wymiaru sprawiedliwości w takim najbardziej podstawowym tego słowa rozumieniu, czyli właśnie, żeby państwu było wygodnie w prokuraturze czy sądzie, żeby było jak korzystać z tych akt, aby te akta właśnie były udostępniane czy przesyłane drogą elektroniczną, aby korespondencja na przykład była przyjmowana w sposób mailowy wyłącznie, czy przesyłana między organami właśnie drogą elektroniczną przy oczywiście zastosowaniu różnego rodzaju zabezpieczeń. To są rzeczy, które na pewno nie były i nie należą do priorytetów Zbigniewa Ziobro. Priorytetem jest utrudnianie życia uczciwym sędziom, prokuratorom i negowanie ich jakości pracy. Tyle, co mogę znaczy, powiedzieć. Ja bym tutaj wytłumaczyła tylko pana Zbigniewa Ziobrę, że co on biedny ma wiedzieć o pracy prokuratora, jeżeli swoją karierę prokuratorską zakończył w końcówce lat 90., będąc bynajmniej, nie wiem, paromiesięcznym chyba asesorem i jedyne śledztwo, na które się powołuje, przeprowadzone w sposób procesowy. Nie wspominam o tym słynnym jego śledztwie studenckim, które przeprowadził na uniwersytecie studiując prawo. No to jest jakieś jedno, jedyne postępowanie i jest to człowiek, który nie ma żadnego praktycznego doświadczenia i żadnego wyobrażenia o pracy prokuratury, ewentualnie czerpie to swoje wyobrażenie wyłącznie z jakichś kryminalnych seriali, gdzie rolę główną pełni szeryf, który rozwiązuje wszystko własnymi rękami i najlepiej oczywiście w bardzo spektakularny sposób, natomiast no tak codzienne sprawowanie wymiaru sprawiedliwości tak nie wygląda i nie powinno wyglądać. To nie jest właśnie sytuacja, w której prokurator generalny powinien nosić za paskiem spodni broń albo właśnie całą swoją aktywność sprowadzać do konferencji prasowych, na których się chwali różnego rodzaju sukcesami, które opinia publiczna no, uwielbia. Każdy z nas lubi bądź jakieś krwawe historie, bądź jakieś szybkie wymierzanie sprawiedliwości w postaci aresztu, gdzie areszt nigdy nie powinien być stosowany jako kara, a jako tylko wyłącznie środek zapobiegawczy mający usprawnić prowadzenie postępowania. Więc tutaj mamy pomieszanie różnego rodzaju ról, a wynikające niestety z tego, że no, pan Zbigniew Ziobro nigdy nie był prokuratorem, nigdy nie pracował jako prawnik, a jest wyłącznie politykiem, który gdzieś tam jakieś swoje wyobrażenie, właśnie mówię, bardziej filmowe i bardziej jakieś takie publicystyczne na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości próbuje wdrożyć w życie. Ja myślę, że niektórym jest się trudno pogodzić z tym, że nawet jak założą kowbojski kapelusz i bardzo głęboko wciągną brzuch, to po prostu nigdy nie będą wyglądać jak John Wayne. Ja muszę przyznać, słuchając teraz państwa, to no szapoba. No, najlepszy komentarz do tego, a chciałabym pociągnąć pytanie i jak wy się czujecie i reszta takich niezależnych prokuratorów i sędziów, kiedy głównym zarzutem tej władzy jest właśnie upolitycznienie was i próbowanie takiego sprowadzić was do pozycji polityków bardziej niż sędziów i prokuratorów i później patrząc na taki Trybunał Konstytucyjny, gdzie tam są sami nominaci, jak nie Ziobry, to Dudy i no trudno ich nazwać sędziami, to jak wy to odbieracie tak po prostu?
proszę pamiętać o tym, że praktycznie każdy w tym państwie, każda grupa zawodowa, która ma inne zdanie od rządzących, natychmiast otrzymuje łatkę polityków. Politykami byli lekarze rezydenci, nauczyciele, rolnicy, prawnicy, nawet kiedy Rada Języka Naukowego, czyli po prostu ciało stricte naukowe, skomentowało paski w telewizji publicznej, no to też pani poseł Kępa na pytanie dziennikarza skwitowała, że to też są politycy, ta Rada Języka Polskiego. Więc jeśli ze słów partii rządzącej pada określenie, że ktoś jest politykiem, myślę, że trzeba to traktować w kategoriach komplementu. A ja osobiście przyznam, największy problem mam z tym, że po drugiej stronie mamy kiepskich prawników, po prostu kiepskich w takim dosłownym tego słowa znaczeniu. Kiedy myślimy o panu Ziobrze, o panu Kalecie, o panu Ozdobie, który każdy z nich, pan Kantak, że nie wspominając już o naszym prezydencie, każdy jest prawnikiem. I ja naprawdę tutaj trochę może cynicznie powiem, większą wyrozumiałość miałabym dla osób, które no przeszły na złą stronę mocy, ale jednakowoż coś sobą reprezentują, czy jakąś wiedzę prawniczą, czy doświadczenie prawnicze, a niestety mamy do czynienia z osobami, którym wydaje się, że są prawnikami. Nigdy w tym zawodzie nie pracowali, nigdy nie prowadzili żadnej pracy naukowej, nigdy, no tak naprawdę oprócz tytułu prawnika, który, słowo prawnik, no to jest takie określenie, no mocno bym powiedziała, nic nie oznaczające, za tym nie idzie żadne jakieś doświadczenie, żaden autorytet i te osoby na przykład, i ja tu już nie powiem o nas, my jesteśmy szeregowymi, liniowymi prokuratorami czy sędziami, ale jeżeli te osoby krytykują czy komentują jakieś poglądy czy stanowiska osób o wybitnych autorytetach prawniczych, osób z wybitnym doświadczeniem zawodowym, to ja powiem szczerze, do tej pory trwam w takim zadziwieniu, jak z ust takiego pana Kalety, czy pana Ozdoby, czy pana Ziobry, w ogóle jakieś słowa krytyki mogą wyjść w sytuacji, kiedy sami tak naprawdę nic na tej niwie prawniczej sobą nie reprezentują. I to jest mój, przyznam szczerze, największy dysonans w pojmowaniu zachowań tych osób, kiedy po prostu nie reprezentując sobą nic, gdzieś tam ta woda sodowa uderzyła do głowy i wydaje im się, że mogą zabierać zdanie w przestrzeni publicznej i że to zdanie ma jakąś wagę. A to zdanie i waga tego zdania wynika wyłącznie z ich pozycji politycznej, aktualnej pozycji politycznej, która mam nadzieję się zmieni. Jedyny komentarz, który mi przychodzi w tym momencie na myśl, myśląc tak naprawdę o tych wybitnych ministrach sprawiedliwości, że mogą mieć różnego rodzaju dyplomy, nawet i z chipsów wyciągnięte. Mogą ich pokończyć najlepsze uczelnie. Natomiast nie zmienia to faktu, że są po prostu idiotami. I ja mam możliwość tego powiedzenia. Państwu to nie wypada. Natomiast to jest mój komentarz odnośnie tych panów. Mam jeszcze pytanie, ponieważ u nas audycje trwają zazwyczaj do 21, a mamy jeszcze gro ludzi do zadania pytania. Czy możemy przedłużyć jeszcze spotkanie? Były jakieś straszne połączenia i znaczy przerwy w połączeniach i burze, nie usłyszeliśmy tego ostatniego pytania. Tak, oczywiście. Ja jestem w tej lepszej sytuacji od Państwa, że ja widzę sędziego, więc naprawdę proszę dać sobie chwilę, zanim dotrze, co Pan sędzia mówi. Właśnie to był dowcip. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji. Domyśliłam się, no dlatego mówię, ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że mogę powiedzieć coś, czego Państwu nie wypada. A ja robię to z czystą przyjemnością, bo naprawdę ci ludzie, to co pani powiedziała, pani Ewo, i to co pan sędzia też wcześniej zaznaczył, to są ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia.
nie mają nic i poza, nie mają przede wszystkim podstawowej wiedzy i wypowiadają się i krytykują i mam wrażenie, że krytykowanie i krzyczenie, wykrzykiwanie różnego rodzaju oszczerstw to jest jedyna metoda, żeby przykryć swoją niekompetencję, nieudolność i przede wszystkim brak totalnej wiedzy. Jakbym widział no, siebie samego sposób. Na sali sądowej. Ja tylko powiem, może kończąc już ten temat, bo tam pewnym osobom może się niesamowicie czkać teraz w tym momencie. To jest taka klasyczna zasada właśnie czy sali sądowej, czy sprowadzonych postępowań, że jak nie ma argumentów merytorycznych, to są ataki ad personam, więc im więcej takich krzyków, jak pani powiedziała, czy ataków osobistych ma miejsce, tym bardziej należy mieć świadomość, że właśnie brak jest ten sposób zastępowany po prostu brak argumentów merytorycznych. Dokładnie. Michale, tobie oddaję głos, następnie Bremer ponownie będzie mógł zabrać głos. Dobry wieczór. Słychać mnie? My słyszymy jak najbardziej. Dobrze, ja mam pytanie o robienie porządków w prawie karnym i procedurze karnej. Jak wam się pracuje w kodeksie karnym, w kodeksie postępowania karnego po tych wszystkich 7 latach zmian, nowelizacji do nowelizacji, do nowelizacji, do nowelizacji, bez okresów przejściowych? I ile czasu będziemy potrzebowali, żeby mniej więcej kodeks karny i KPK oczyścić z tych złogów i naleciałości? Rzeczywiście te zmiany są bardzo męczące i tak naprawdę to nie są dobre zmiany. Takim symbolem jest ta ostatnia wielka nowelizacja kodeksu karnego, która miała wejść w życie w połowie marca, ale tak ten kodeks karny rządzący znowelizowali, że nagle się okazało, jak już przeszedł przez Sejm i te zmiany zostały podpisane przez prezydenta, nagle się okazało, że te zmiany w kodeksie karnym nie są kompatybilne ani z kodeksem karnym wykonawczym, ani z ostatnio zreformowanymi przepisami dotyczącymi nieletnich. Stąd przedłużono wakacje letnie do października. Natomiast oczywiście pracuje się fatalnie, bo to prawo jest bardzo niestabilne. Często mam wrażenie, że coś się może zmienić przez noc, więc też zauważyłem, że prawnicy to już raczej nie korzystają z wersji papierowych kodeksów, tylko raczej z wersji elektronicznych, bo tak szybkie są te zmiany w prawie. Nam, jak kupiono nowe kodeksy karne, jak były rozdawane w sądzie, no to one już były nieaktualne. Czy te zmiany da się odwrócić? Oczywiście, jeśli będzie taka wola i będzie odpowiednia większość w parlamencie, no to prawo da się zmienić. Czy ja myślę, że tu na pewno, bo również nasze projekty, chociażby prawa o prokuraturze, idą w tym kierunku, aby uprościć pewne rzeczy. Naprawdę procedury można uprościć z korzyścią dla i stron uczestniczących w tym postępowaniu i organów prowadzących to postępowanie. Naprawdę nie ma potrzeby, aby tak jak to jest teraz, prokurator zajmował się wszystkim, od kradzieży, nie wiem, słoików z piwnicy, kradzieży z włamaniem, po jakieś bardzo skomplikowane przestępstwa gospodarcze, gdzie ta jego rola wtedy jest zupełnie inna. Musimy mieć tą świadomość, że no jest określona liczba i prokuratorów, i sędziów, i policjantów. I tak jak mamy niewiele ponad 6 tysięcy prokuratorów, około 10 tysięcy sędziów, tak mamy na przykład 100 tysięcy policjantów. 100 tysięcy policjantów, którzy naprawdę mogą się zająć prostymi przestępstwami kryminalnymi, bez koniecznej ingerencji ze strony prokuratora, bo i tu nie chodzi o to, że ja teraz mam na myśli jakby pozbycie się obowiązków przez prokuratora. No niestety czas pracy prokuratora nie jest z gumy. On nie da się wrzucić, nie da się rozpoznać jeszcze więcej spraw, kiedy to zaangażowanie musi być dokładnie takie samo właśnie, czy w kradzież z włamaniem do sklepu, czy właśnie w jakieś afery typu
respiratorowa, czy poważne zabójstwa, czy rozboje. Musimy pewne rzeczy prokuratorom odpuścić i domagać się od policji, która no, po pierwsze powinna i posiadać kwalifikacje w tym zakresie i służby dochodzeniowe śledcze, chociaż ostatnio tak mi się teraz skojarzyło, pan komendant główny policji zdaje się otworzył nową szkołę, Akademię Policyjną, czy Akademię Policji, Akademię Policji, tak, bo to skojarzenia z Akademią Policyjną są jak najbardziej na razie przynajmniej nieuprawnione, ale chodzi o to, że musimy dokonać też pewnego przeglądu, czy procedury, czy kategorii przestępstw, którymi się prokuratorzy zajmują, bo niestety prokuratorzy nie są w stanie zająć się wszystkim, ja tu się skupiam na prokuratorach, ale to ma wymierne również skutki dla państwa. Proszę sobie wyobrazić, że w niewiele, w około 17 do 20% spraw w sądzie jest rozpatrywanych z udziałem prokuratora. Prokuratora możecie państwo w ogóle na sali nie spotkać. Co jest kuriozalne, bo de facto cała rola oskarżycielska prokuratora powinna się sprowadzać do tego, aby przed sądem bronił zebranego przez siebie materiału dowodowego, oskarżał oskarżonego i doprowadzał do jego skazania. Tymczasem prokurator nie jest obecny na sali z uwagi na takie ukształtowanie procedury właśnie przez prokuratora Ziobrę, że on na tej sali w ogóle nie musi być obecny. W zamian za to ma cały szereg obowiązków w takich czynnościach czysto technicznych związanych z gromadzeniem dowodów, z nadzorem nad policją, czynności, których tak naprawdę efekt końcowy, czyli akt oskarżenia skierowany do sądu, już go tak naprawdę nie interesuje, bo tutaj przepisy nie nakazują w większości spraw obecności obowiązkowej prokuratora na sali sądowej, co jest oczywiście kuriozalne, bo czasami taki oskarżony może mieć w sytuacji, w której no, jest przed sądem, który to sąd mu odczytuje czasami akt oskarżenia, no może mieć wrażenie, że wchodząc na salę sądową tak naprawdę został już skazany przez sąd, bo ten sąd właśnie odczytuje akt oskarżenia, przeprowadza postępowanie dowodowe i wydaje wyrok. Więc nie tak powinna wyglądać rola prokuratora. I kończąc trochę ten przedługi wywód, właśnie zmierzam do tego, że wymagają uproszczenia procedury, wymaga pewnego zracjonalizowania cała procedura ścigania przestępstw, tak aby no, w sposób najbardziej efektywny ten wymiar sprawiedliwości mógł funkcjonować, sprawny, efektywny, no i szybki, bo za późno wymierzona sprawiedliwość przestaje być sprawiedliwością. Dziękujemy. Bremar? Ja takie mam trochę w nawiązaniu do tego, co pani Ewa przed chwilą mówiła. Pytanie, a jeszcze chciałbym a propos tych umiejętności naszych wodzów w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ulubionym powiedzeniem pana Ziobry jest: złodziej najgłośniej krzyczy łapać złodzieja, więc to chyba trochę adekwatne do sytuacji. Ale moje pytanie brzmi właśnie a propos tego, o czym pani przed chwilą mówiła. Konfederacja w swoim programie tam pisze o tym, żeby sprawy trwały 30 dni. No, jak dla mnie to jest jakaś taka bajka, ale co musiałoby się zdarzyć, czy jakie musiałyby nastąpić zmiany w wymiarze sprawiedliwości, żeby no, faktycznie ten wymiar sprawiedliwości zaczął zdecydowanie sprawniej działać? No, czy to jest tylko to, co pani przed chwilą mówiła i ta cyfryzacja, czy jeszcze może coś więcej? I tak jeszcze tylko ostatnie dodatkowe pytanie. W 2017 roku, jak wchodziły zmiany ogólnie, ta cała reforma Ziobry, to prezesi sądów mogli być odwołani przez ministra sprawiedliwości bez podania przyczyny, bez żadnego trybu odwoławczego. Czy to było w ogóle zgodne z prawem? Myślę, że chyba już nawet sądy europejskie chyba zapadły jakiś wyrok przed ETPCZ,
dotyczące odwołania. Przepraszam, panie Igorze, bliżej mikrofonu. Wydaje mi się, że już przed ETPC zapadł jakiś wyrok dotyczący właśnie sędziów, prezesów odwołanych w taki sposób. Dalej, co jeszcze można zrobić poza cyfryzacją w tych sądach? No oczywiście myślę, że kara śmierci też by pomogła w walce w sądach, ale przy tym się nie upieram. Natomiast o dofinansowaniu już mówiliśmy, ale nie chodzi oczywiście o jakieś pensje sędziowskie, tylko przede wszystkim o pensje urzędnicze i zwiększenie tej kadry urzędniczej. Bo proszę sobie wyobrazić, jakie warunki są w sądzie okręgowym w Warszawie, w moim wydziale, że jeden protokolant jest na 3-4 sędziów, jeden asystent też na 3-4 sędziów. Ta praca jest na tyle nieatrakcyjna, że w dużych miastach na tyle nieatrakcyjna finansowo, że w dużych miastach raczej ludzie nie garną się do pracy w sądzie jako urzędnicy. Stąd takie braki kadrowe wśród urzędników sądowych, a tak jak powiedziałem, na urzędnikach sądowych ten wymiar sprawiedliwości stoi. Ja tak podpisuję się obiema rękami po tym, co powiedział właśnie pan sędzia. Może to jest taki... Nie, to proszę właśnie gwiazdka, bo ja znowu widzę tutaj sędziego przed sobą mam. To był dowcip oczywiście i jakby pan Ziobro chciał iść w tym kierunku. Zresztą chyba idzie w tym kierunku i uważa, że to jest najbardziej skuteczna kara i sposób na zwalczanie wszelkiej przestępczości. To znaczy, ja myślę, że minister przed zbliżającymi się wyborami to raczej powinien być taki ostrożny z tym zaostrzeniem kar i chyba ma gdzieś to z tyłu głowy. Natomiast czy państwo nas słyszą, bo tak mi się cichutko zrobiło? Tak, jak najbardziej. Okay. Dobrze. To znaczy, to nie jest oczywiście żaden jakiś rewolucyjny pomysł na uzdrowienie wymiaru sprawiedliwości i taki wręcz bym powiedziała banalny, bo to naprawdę rozchodzi się, proszę państwa, o pieniądze. O ile czy sąd jest w stanie wydać wyrok, czy jakieś decyzje procesowe stosunkowo szybko i sprawnie, czy prokurator to zrobić, to jednak te decyzje są wykonywane następnie przez urzędników. Jeżeli, tak jak pan sędzia powiedział, jeden protokolant musi wykonać decyzje wydane przez 4 sędziów na kilku wokandach z pełną obsadą, to on fizycznie nie ma takiej możliwości. I dlatego, jak państwo się rozejrzą często po korytarzach, czy prokuratur, czy sądów, są to z reguły młodzi ludzie, dla których jest to pierwsza praca i którzy... długo w tej pracy po prostu nie zostają. Nie zostają, odchodzą właśnie do prywatnych firm, często prywatnych kancelarii, po tym nawet krótkim doświadczeniu pracy w sądach czy w prokuraturach już mają doświadczenie większe niż powiedzmy przeciętna osoba dostępna na rynku pracy. A właśnie czy ich zarobki w prokuraturach i sądach są naprawdę na poziomie płacy minimalnej, a wymagania wobec nich są bardzo wysokie. Więc dopóki niestety nie włożymy, i to pewnie dość sporego niestety wkładu finansowego, czy właśnie wydatki takie osobowe, ale mówimy tu głównie na tej obsłudze administracyjnej, czy urzędnikach sądowych i prokuratorskich, i na usprawnienie takiej fizycznej pracy. Jeżeli prokurator zamiast zajmować się, nie wiem, przesłuchaniem czy sporządzaniem aktu oskarżenia, musi stać przy kserze i kserować sobie akta, no to teraz sobie wyobraźmy taką czynność, nie wiem, akta, przeciętny tom akt liczy około 200 stron i te akta musi mieć skserowane. To ile to nam czasu może zająć? I robi to prokurator, bo nie ma osoby, która w sekretariacie mogłaby mu pomóc, bo zajmuje się innymi rzeczami. Więc to nie chodzi jakby o jakieś takie nadmierne oczekiwania sędziów i prokuratorów co do tego, aby w tej pracy ich odciążyć, ale to, że poświęcając czas na właśnie takie czynności jak kserowanie akta, jest to bardzo... To jest w zasadzie praktyka taka, że jeżeli prokuratorowi zależy na jakimś szybkim załatwieniu sprawy, takiej czysto technicznej, biurowej, robi to sam,
ale w ten sposób niestety mniej czasu przeznacza na taką pracę, za którą państwo mu płacą, czyli właśnie za ściganie przestępstw i pomaganie pokrzywdzonym. Więc gdyby naprawdę te ostatnie 8 lat Zbigniew Ziobro przeznaczył na takie naprawdę czysto techniczne usprawnienie funkcjonowania sądów i prokuratur, to te postępowania nie trwałyby tyle, ile teraz trwają, czyli tak praktycznie w niektórych kategoriach spraw w prokuraturze czas trwania postępowań wydłużył się o 100 czy 200%, a to jest tylko pierwszy etap postępowania. Dalej mamy sąd z jego dwoma instancjami, z odwołaniami, apelacjami i tak dalej, więc niestety nie uciekniemy przed taką najbardziej prozaiczną rzeczywistością, czyli jeżeli chcemy, aby wymiar sprawiedliwości, aby postępowania były prowadzone szybko i sprawnie, aby to wszystko funkcjonowało tak w sposób, bym powiedziała, taki, w jaki jesteśmy z tego, chcielibyśmy, żeby to funkcjonowało, niestety musimy to wszystko dofinansować, usprawnić i cyfrowo, i technologicznie. No i tyle niestety. Ja mam pytanie jeszcze od słuchacza. Czy prokuratorzy i sędziowie są gotowi wesprzeć obywateli przy obywatelskiej kontroli wyborów? Oczywiście. Chyba z tego, co czytałem w gazecie, 95 na sędziów jest komisarzami wyborczymi. Więc jak najbardziej. To pomijając dowcip pana sędziego, aczkolwiek to taki dość tragiczny dowcip, bo niestety tak jest, że komisarzami wyborczymi są teraz osoby, których status może być kwestionowany i to też może mieć swoje realne przełożenie na ich decyzje procesowe, znaczy decyzje, do których są uprawnieni na gruncie prawa wyborczego. Bo naprawdę nie ma, proszę sobie wyobrazić sytuację, no ja nie znam, przyznam szczerze, szczegółowo kompetencji komisarza wyborczego, ale na przykład on zlicza czy sprawdza prawidłowość zliczenia głosów w komisji wyborczej. I teraz podanie przez niego komunikatu czy w formie jakiejś decyzji wyniku wyboru w jakiejś komisji wyborczej, no może być kwestionowane nie z uwagi na to, że się pomylił, nie z uwagi na to, że jest niekompetentny, ale z uwagi tylko na to, że jest neosędzią. Więc to też wszystko może nam, że tak powiem, zaburzyć prawidłowy tok tego postępowania wyborczego, a na pewno go wydłużyć. Natomiast cóż ja chciałam powiedzieć? Obywatelska kontrola wyborów. To znaczy nie ma, tak jak ja się na razie orientuję, nie ma najmniejszych przeszkód, aby prokuratorzy, tylko my tu chyba musimy niestety uzyskać akceptację ze strony przełożonych, występowali w komisjach wyborczych w charakterze mężów zaufania czy żon zaufania. Więc ja myślę, że tutaj taka aktywność ze strony prokuratorów, członków Stowarzyszenia Lex Super Omnia na pewno będzie miała miejsce. Dziękuję bardzo. Muszę przyznać, że humor pana Igora jest dla mnie bardzo dużą niespodzianką. Ale pasuje jak najbardziej. Nie, to ja zapraszam może, bo my jesteśmy tutaj w tej mało komfortowej sytuacji, że się słyszymy, a nie widzimy. Natomiast osoby, które miały okazję, czy będą miały okazję, a tutaj taka chwila, że tak powiem, pewnej promocji, ale to może oddam głos panu sędziemu, gdzie można go będzie spotkać w najbliższym czasie osobiście. No w sądzie, ale... Tego nie polecamy, ale... Na pewno w przyszłym tygodniu będę w Wielkopolsce, w Kleszewie, w Ostrowie Wielkopolskim, w Kaliszu, na spotkaniach z obywatelami, więc jeśli ktoś jest z tych rejonów i stać go na to, żeby kupić bardzo kosztowny bilet na spotkanie ze mną, to oczywiście zapraszam. Nie, to są oczywiście spotkania obywatelskie. Otwarte, proszę Państwa. Chyba w mediach społecznościowych coś... Jestem pyrą, więc będę na swoim profilu jak najbardziej promować te spotkania, bo rozumiem, że to jest Turk Konstytucja, tak? Nawet nie, to są spotkania organizowane przez lokalnych aktywistów.
pod szyldem Klubu Praworządności i są to również spotkania, w których uczestniczą właśnie nie tylko sędziowie, tam teraz będzie pan sędzia Igor Tuleja, ale nie tylko sędziowie Justicji, ale ja również miałam wielką przyjemność 2 tygodnie temu z panem prokuratorem Jarosławem Onyszczukiem właśnie również pod szyldem spotkań Klubu Praworządności brać udział w takich spotkaniach i przyznam szczerze, i tutaj trochę znowu prywaty, ponieważ ja Wielkopolski za bardzo przed tą swoją nieszczęsną delegacją do Śremu nie znałam. Rozumiem Śrem. Tak, ale przyznam szczerze, że wszystkie jak najbardziej pozytywne uczucia i wszystkie wspomnienia do mnie wróciły, jak właśnie 2 tygodnie temu byliśmy tam na spotkaniach z prokuratorem Onyszczukiem w ramach Klubu Praworządności. Jeżeli są wśród nas Wielkopolanie, to przyznam szczerze, że serdeczne pozdrowienia to raz, ale głęboki szacunek i uznanie dla Państwa za właśnie zaangażowanie w te kwestie, no, które dotyczą nas wszystkich i tylko jedyna taka łyżka dziegciu w tym miodzie, że za mało młodych w tym wszystkim jest, za mało osób, których tak naprawdę przyszłości to wszystko dotyczy. I to jest taki kamyk do koszyczka chyba nas wszystkich, że my może z racji na swoje doświadczenie już życiowe, na swoje wcześniejsze doświadczenia, jakby mamy świadomość ważności tego wszystkiego, co nas czeka w październiku, jak wysoka stawka i co może się stać, gdy te siły prodemokratyczne czy praworządnościowe niestety polegną w tej już troszkę teraz nierównej walce, ale walczymy. Natomiast młodzi chyba nie mają tej świadomości. Nie mają tej świadomości, że rzeczywiście któregoś pięknego poranka mogą się obudzić, a w nocy Sejm dokonał wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo tak się może zdarzyć, bo takie mamy procedury prawne. To ja tak jeszcze jedną rzecz powiem. Przepraszam, Kasiu, zanim oddamy głos jeszcze Adrianowi. I nawet z przyjemnością mogłabym spotkać pana sędziego na sali sądowej, bo przynajmniej to jest to, o czym pani Ewa powiedziała. Miałabym to poczucie, że będę przed sędzią, który jest praworządny, który będzie rozpatrywał moją sprawę z prawnego punktu widzenia, bez zbędnych tam koligacji politycznych bądź jakich koneksji. I to jest to, czego chciałabym tak naprawdę od sędziego. Czy od prokuratora, gdybym miała z nimi styczność ponownie. Mam nadzieję, że nie będę miała tak naprawdę. Ale to jest to właśnie poczucie, że jeśli ja wiem, że dany sędzia jest uczciwy i rzetelnie pracuje, to tak, nawet gdybym coś przeskrobała, to będę miała to poczucie, że będę sprawiedliwie osądzona. Zawstydziłam się, nie wiem co powiedzieć. Może tak rodzi się uczucie. A ja dodam, że rozprawy są jawne i niekoniecznie w charakterze strony, ale gdyby ktokolwiek z Państwa był w Warszawie, w sądzie okręgowym, to jak najbardziej istnieje możliwość pewnie sprawdzenia, czy pan sędzia akurat nie ma wokandy i tam cichaczem można na tą salę wejść i nikt nie zostanie z pewnością wyproszony. O. Agnieszka prosi się na rozprawę sądową. Ja będę promować na wszystkie możliwe swoje możliwości państwa spotkania z obywatelami i tak jak pani Ewa mówi, niestety no to jest przykre, że młodzi się nie angażują, nie interesują się praworządnością i nie mają świadomości, że to ich dotyczy na każdym kroku. Więc ja będę promować. Aga spotyka się na sali, a teraz zapraszamy Adriana. O, widzę, że będę kończył, także też łatwy, łagodny temat zacznę odnośnie tego, żeby czy jest możliwość, czy widzą Państwo możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji, która na razie nam się roczkuje, ale coraz bardziej będzie po prostu wchodziła w różne dziedziny życia i nawet może nie chodzi o takie wydawanie wyroków przez sztuczną inteligencję, ale na przykład zastępowanie albo na prostym, na początkowym etapie dochodzenia czy postępowania biegłych, albo sprawdzania biegłych, bo z biegłymi mamy olbrzymi problem w Polsce i na pewno działanie sztucznej inteligencji by pomogło. I jeszcze takie pytanie mam odnośnie zarządzania, czy nie można po prostu w tym etapie studiów, czy później tej specjalizacji wprowadzić tam jakiegoś zarządzania w sądzie, czy zarządzania
zarządzania w prokuraturze jeździć na zagraniczne, że tak powiem, staże i sprawdzać, jak tam to działa, bo my wyważamy otwarte drzwi. No, w innych krajach działa ten wymiar sprawiedliwości lepiej, w innych gorzej i można te wzorce po prostu powielać. A na pewno to ta sztuczna inteligencja plus jakieś wprowadzanie zarządzania, takiego jak mamy, nie wiem, w bankach czy w instytucjach prywatnych do sądów, na pewno by mogło poprawić to. Dobrej nocy wszystkim życzę i dziękuję za wspaniały pokój dzisiaj. To może ja o sztucznej inteligencji troszkę. Znaczy, przyznam szczerze, że nie wyobrażam sobie zastępowania przez sztuczną inteligencję. No to są algorytmy różnego rodzaju. Algorytmy, nie jestem informatykiem, więc tutaj jeżeli coś powiem, że tak powiem nie tak, to proszę mnie usprawiedliwić. Natomiast na tyle, na ile się orientuję tak jako laik, no wszystko zależy od danych wejściowych, które do tych programów, do tych algorytmów powprowadzamy. Więc tutaj nie wyobrażam sobie osobiście sytuacji, w której sztuczna inteligencja mogłaby nam zastąpić biegłych albo wydawać orzeczenia, czy o wyrokach już nie wspominając, ale jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie sztuczna inteligencja zastępuje nas w różnego rodzaju prostych decyzjach, typu na przykład wyliczenie kosztów postępowania. Tu nie trzeba żadnej wiedzy prawniczej, tu wystarczy czysta matematyka. Natomiast umknęło mi drugie pytanie pana. Zarządzanie wzorcem. Rzeczywiście ma pan 100% rację. Tu nie ma, w wielu przypadkach nie ma sensu wyważanie otwartych drzwi. Natomiast oczywiście trzeba z tych wzorców chcieć skorzystać. No i skorzystać niekoniecznie z tych wzorców po wschodniej stronie naszej granicy, tylko idźmy w drugą stronę. Różnego rodzaju, czy wymiany stażowe, czy jakieś wyjazdy do organów, powiedzmy, czy sądów, czy prokuratur w innych krajach europejskich są organizowane. Natomiast być może z uwagi na to, że być może nawet z pewnością z uwagi na to, że no, pan prokurator Ziobro bynajmniej na przykład na słowo Niemcy dostaje palpitacji serca, korzystanie z dobrych wzorów europejskich no na pewno nie jest jakimś jego celem czy priorytetem, ale to wszystko jest przed nami. Na pewno nie ma co wyważać otwartych drzwi, jest wiele sprawdzonych mechanizmów, czy właśnie takiego funkcjonowania bieżącego i organizacji wymiaru sprawiedliwości, czy pewnych wzorów prawnych, wzorców prawnych, które właśnie w takim duchu europejskim powinniśmy wprowadzać, a nie rozwiązań, które często, pewnie mają Państwo tego świadomość, są żywcem przejęte na przykład z ustawodawstwa rosyjskiego, a w tym kierunku niestety mam wrażenie pan Zbigniew Ziobro za często zerka. Ja myślę, że dzisiejsi decydenci będą się tłumaczyli w taki sposób, że ich inteligencja, mówiąc eufemistycznie, była sztuczna, ale powinni pamiętać, że odsiadka będzie jak najbardziej realna. Ja mam jeszcze jedno pytanie tak na koniec, ponieważ mnie to nurtuje. Wyczytałam wczoraj bodajże informację, że nasza nieudolna polska policja złożyła zamówienie gdzieś tam chyba publiczne na nową zabawkę, aplikację, która pozwoli na ściąganie wszystkiego, co było na naszych telefonach. Zmienili to zamówienie ze zdalnej chyba na taką fizyczną, jak to tak nazwę, że telefon musi być dostarczony na policję, żeby mogli sobie pobrać te wszystkie SMS-y, dane, konta, hasła, wszystko, wszystko. Pytanie, czy to będzie tak samo usankcjonowane w naszych przepisach prawnych i będzie też tak wymagało jak Pegasus usankcjonowania prawnego, czy to będą mogli być taką zabawką bez ustawy jakiejkolwiek? Będą sędziowie podchodzili. Właśnie problem, może ja najpierw zacznę jakby tutaj koszula bliższa ciału, czyli policja, prokuraturze. Problem jest w tym, że niektóre przepisy proceduralne nie nadążają po prostu za rozwojem technologicznym. I to jest to, co powiedział pan sędzia na początku, że na przykład gdy sąd wydaje zgodę na kontrolę operacyjną, wydaje tą zgodę na
coś, co kiedyś było rozumiane jako właśnie podsłuch, tak? A teraz w przypadku Pegasusa no, ograniczenie rozumienia tego programu tylko do podsłuchu oczywiście jest zupełnie nieadekwatne i trudno na przykład ograniczyć wykorzystanie Pegasusa w określonych ramach czasowych, kiedy program ten ściąga praktycznie bez ograniczeń wszystkie dane zawarte w telefonie wstecz. Natomiast ten program, o którym pani powiedziała, teraz umknęła mi jego nazwa, wymaga fizycznego dostępu do telefonu. Policja ma prawo dokonać zabezpieczenia naszego telefonu i dokonać jego oględzin i przejrzeć jego zawartość, jeżeli jest to prowadzone w celach dowodowych, ale z zachowaniem określonych właśnie procedur. I może tu też taka uwaga, jak bardzo niektóre przepisy są różnie rozumiane przez różne nawet jednostki prokuratury, doświadczyłam tego osobiście, bo w Warszawie na przykład oględziny telefonu wykonywane są w takiej postaci, że dajemy telefon policjantowi, bądź nam przymusowo go odbiera, jeżeli zachodzi taka konieczność, bo może mieć takie również, policja ma takie prawo. A następnie no, udostępniamy bądź nie kod dostępu, nie wiem, posługujemy się teraz smartfonami, tak, udostępniamy, umożliwiamy dostęp do naszego telefonu. Możemy to zrobić dobrowolnie, podając jakiś kod, czy odblokowywując funkcjonariuszowi telefon, bądź może przy wykorzystaniu właśnie tego programu, o którym pani powiedziała, dokonać tego sam, bo system ten łamie różnego rodzaju zabezpieczenia właśnie w postaci haseł. Tylko o ile właśnie warszawska policja wykonuje taką czynność procesową, to już tak czysto technicznie określę, w postaci oględzin i sporządza na tę okoliczność protokół oględzin telefonu. I na przykład w tym protokole wypisuje, co po otworzeniu takiego, dostaniu się do zawartości takiego telefonu w nim ujawniona, więc na przykład zapis wiadomości SMS-owych, czy zdjęcia, czy kontakty. Tak na przykład właśnie w Wielkopolsce, w prokuraturze rejonowej w Śremie, tego rodzaju czynność była uznawana za wymagającą, za czynność o charakterze przeszukania zawartości telefonu, a więc wymagającą zatwierdzenia przez prokuratora, a stronie dodatkowo przysługiwało na to zażalenie do sądu. Więc ta sama czynność wykonana przez dwie różne jednostki policyjne, stosunkowo no, oddalone niech będzie o te 300 kilometrów od siebie i zupełnie inaczej traktowana przez prokuraturę i zupełnie inaczej, z innym zupełnie skutkiem dla strony, no bo w przypadku oględzin telefonu no, strona nie ma żadnych tak naprawdę tutaj uprawnień tej czynności, ani nie może zaskarżyć, no może co najwyżej zgłosić jakieś uwagi co do jej przebiegu, jeśli w niej uczestniczy. Ale tutaj prawa strony, czy tej osoby, od której odebrano telefon, są mocno ograniczone, mimo że działamy na podstawie tych samych przepisów. Więc proszę tutaj zauważyć, jak różna może być interpretacja tego samego przepisu w tej samej praktycznie sytuacji. Więc to, o czym pani mówi, znaczy celem policji i prokuratury jest również ściganie sprawców przestępstw i zabezpieczanie dowodów przestępstw. Chodzi jednakże o to, aby te dowody były gromadzone w sposób legalny z zachowaniem prawa tej osoby, od której odebrano telefon, do kontroli takiej decyzji właśnie przez niezależny sąd. Do tego, aby informacje, których się zasięga, czyli które pozyskuje się w ten sposób, były ograniczone tylko do tych, które no, mogą stanowić dowód przestępstwa, aby to nie było, nie naruszało to naszej prywatności w sposób zupełnie nieuzasadniony czy nadmierny. Więc tak naprawdę wszystko zależy od pewnego przemodelowania też jakby naszego rozumienia, naszego, czyli mam na myśli policję, prokuraturę, ale również sąd, rozumienia pewnych procedur, że one muszą istnieć, muszą mieć miejsce, ale celem jest zdobycie dowodów
przestępstwa i zabezpieczenie ich na potrzeby sądu, a nie szukanie na przykład czegokolwiek, bo jak się przejrzy taki telefon, to być może coś się znajdzie na osobę, którą zatrzymano czy zażądano od niej telefonu bez jakiegoś większego uzasadnienia. Więc to jest szalenie istotne, że przepisy mogą być stosowane w dobrej bądź złej wierze. I cały problem i cała jakby rola przyszłej nowej prokuratury i prokuratorów w mojej ocenie musi się sprowadzać do tego, aby wszystkie te przepisy były interpretowane i procedury stosowane właśnie w duchu poszanowania prawa osoby, chociażby był to podejrzany. Bo w przeciwnym razie no, pojawia się różnego rodzaju wolna amerykanka, a jej skutkiem właśnie był Pegasus i wykorzystywanie na przykład tych zmanipulowanych SMS-ów senatora Brejzy. Dziękujemy. Teraz Bremar, Adrian i Łukasz, jeżeli chcesz zadać pytanie, to na końcu. A ja tylko, jakbyśmy mogli zbliżać się jednakowoż do końca. Bardzo mi przykro, ale... Tutaj... Jak najbardziej. Ja tylko tak krótko powiem, wrzuciłem tam pod pokojem dane z tego, z czat GPT, bo w ogóle linka do tego czatu z sztuczną inteligencją, warto się zapoznać na poprawę sądownictwa w Polsce. Dziękuję w takim razie, dobrej nocy. Dziękuję wzajemnie. Ja tylko chciałbym do Pani Ewy tutaj zwrócić uwagę, że nasze Ministerstwo Sprawiedliwości podobno przy Trybunale Konstytucyjnym korzystało z przepisów niemieckich, więc jednak tak z Niemiec korzystają wtedy, kiedy chcą. Tak, to taka mentalność Kalego, tak. Kiedy nam pasuje, to się na przepisy tak europejskie powołujemy, ale często oderwane z kontekstu, wyrwane z kontekstu i uzasadniające tylko tezy, które tam panu siobrze akurat pasują. Dokładnie tak. A tylko pytanie takie, czy w Krakowie jakieś spotkanie będzie, jest jakieś planowane, czy na ten moment nic nie ma? Nic nie wiem, ale to proszę Państwa, proszę pamiętać o tym, że wszystko zależy od obywateli. Jeśli Państwo się zorganizują, mają energię, to albo prawnicy przyjadą, albo Robert Hojda z Tour de Konstytucja. Także możliwości jest tyle, to wszystko zależy od nas, czy się po prostu zgadzamy. Bardzo dziękujemy. Ja tak jeszcze na koniec chciałabym Państwa, naszych słuchaczy zaprosić na nasze audycje. Jutro mamy audycję z Panem Oczkosiem, natomiast to też do Pana sędziego, do Pani prokurator. Młodzi ludzie angażują się w politykę, angażują się w politykę i przestrzegają praworządności. I w sobotę mamy jedno z takich spotkań, gdzie będą brać udział przede wszystkim młode dziewczyny Dagmara Adamiak i Brzezicka, a także kampus Młodzi Demokraci, a także Kampus Polska, a także młody jeden z studentów, Kamil Królak. To są ludzie, z którymi będziemy rozmawiali na temat sytuacji prawnej, politycznej w Polsce i to, jak młodzi reagują. Owszem, problem jest taki, że my nie mamy edukacji właściwej, żeby angażować się w politykę, uczyć się, jakie są nasze prawa i jak wykorzystywać to prawo, jak się bronić pod wieloma względami. Natomiast nasze radio działa na tyle, ile możemy, by po prostu tych ludzi wszystkich angażować i dać im głos i dać im możliwość zadawania pytań. A Państwo, właśnie tak jak dzisiaj, udzielają nam odpowiedzi na wiele pytań nurtujących, bo my nie mamy możliwości zdobycia tej wiedzy. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. To jest niezmierna przyjemność słuchania Was. Doceniam po raz kolejny Pani humor Pani Ewy i odkrycie humoru fantastycznego Pana sędziego. To jest naprawdę cudowne doświadczenie. Liczę, to ja chcę tylko dodać, że pan sędzia na pewno parę długości jest przede mną, więc naprawdę żałujcie Państwo, że nie macie go aktualnie na żywo. A tak już zupełnie serio, to ja bardzo Państwu dziękuję i myślę, że pan sędzia się do mnie przyłączy za tą aktywność, bo ja przyznam szczerze, że ponieważ no, dla nas jest to jednak jakaś tam konsekwencja obranej przez nas drogi zawodowej, po prostu no, nie możemy nie działać, może tak to określę.
czy nie możemy nie zwracać uwagi na to wszystko zło i tą całą złą sytuację w sądownictwie i w prokuraturze, z którą mamy na co dzień do czynienia. Ale ja jestem zawsze niezmiernie pełna uznania dla Państwa aktywności, dlatego że właśnie choćby zamiast teraz siedzieć gdzieś na kanapie i oglądać jakiś ciekawy serial na Netflixie, jednak włączyli się Państwo w tą rozmowę, zadajecie nam pytania, my w miarę swoich najlepszych możliwości i kompetencji staramy się Państwu odpowiadać i uzmysławiać, że to wszystko właśnie jest naszą wspólną sprawą. To nie jest sprawa wyłącznie prawników, to nie jest sprawa wyłącznie sędziów, prokuratorów, ale jest to sprawa wszystkich obywateli, a najbardziej przykre w tej sytuacji jest to, że czasami obywatel może przekonać się o tym, jak bardzo jest to jego sprawa również, w takiej sytuacji, kiedy już na wszystko może być za późno po prostu, więc działamy tak trochę zapobiegawczo, wyprzedzająco i bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy za zaproszenie, że chcą Państwo po prostu nas słuchać. Ja chciałam tylko jedno dodać, Pani Igorze. My promujemy Panią Ewę i jej wpisy, jej walkę o praworządność. Czy mógłby Pan założyć konto tylko dlatego, żeby wrzucać właśnie wpisy, gdzie Pan aktualnie będzie, jakie spotkania się szykują i żebyśmy my mogli to dalej podawać, żeby ludzie szerzej wiedzieli o takich spotkaniach w Wielkopolsce czy na przykład przyszłych spotkaniach w Krakowie, bo to jest dla nas bardzo ważne, a Wam też będzie pomagać w dotarciu do ludzi. Niewykluczone, że tak. Ostatnio odkryłem, że z mojej Nokii mogę wysyłać SMS-y, że jest nawet radio, a nawet internet i przeglądarka Opera. Popracuję nad tym, obiecuję. A ja tylko dodam, że jeżeli Państwo czasami obserwują albo wchodzą na strony czy Justicji, czy Lex Superomnia, tam również, czy na stronach twitterowych, na profilach twitterowych, czy na stronach facebookowych, tego rodzaju informacje są zawarte, więc jak ktoś jest zainteresowany, to sugerujemy zaglądać tam raz na jakiś czas. Pięknie dziękujemy. Raz jeszcze pragnę podziękować za dzisiejsze spotkanie. Uwielbiam rozmowy z panią Ewą. Uwielbiam teraz rozmowę z panem sędzią. Mam nadzieję, że ponowimy spotkanie za jakiś czas i będziemy mogli kontynuować naszą rozmowę, bo mam wrażenie, że trochę taka niedokończona jest, pomimo, że spędziliśmy ponad 2 godziny. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i mam nadzieję, że jakoś tam troszkę posunęliśmy się do przodu. No w kwestii takiej, że będzie dobrze, że będzie normalnie, że będzie przepięknie. Musi dokładnie być, tak. Dziękuję raz jeszcze Państwu, dziękuję Kasiu za współprowadzenie, przede wszystkim dziękuję naszym słuchaczom za wszystkie pytania, które kierowaliście do naszych gości. Dziękuję bardzo i naszym gościom, i naszym słuchaczom i mam nadzieję, że niedługo spotkamy się w takim samym gronie, jak nie większym, i musimy, tak jak Artur nasz zawsze z radia powtarza, wygrajmy w te wybory i będzie przepięknie. Dziękuję. Dziękuję. Dobranoc wszystkim.